Szanowni Państwo, nazywam się Bartosz Czajka w imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania Instytutu Andersa, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Fundacji Scytia. Pragnę gorąco powitać wszystkich, którzy postanowili wziąć udział online w konferencji Dziedzictwo Polskiej Emigracji Politycznej 1939-1990. Szczególnie serdecznie pragnę powitać znamienitych naukowców i popularyzatorów wiedzy o emigracji i państwie polskim na uchodźstwie. Swoje prelekcje wygłoszą dzisiaj pan profesor Tadeusz Wolsza z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, pani profesor Jolanta Chwastyk-Kowalczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pan profesor Jarosław Rabiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pani doktor Iwona Korga, prezes Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, pan profesor Krzysztof Kania z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Michał Dworski z Instytutu Andersa. To dla nas ogromna radość, że konferencję odbywającą się z okazji 30. rocznicy przekazania insygniów prezydenckich przez ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego uświetnią swymi wystąpieniami tak znamienici goście z różnych ośrodków naukowych. Pragnę także wyrazić wdzięczność portalowi British Polls za objęcie wydarzenia patronatem medialnym. Szanowni Państwo, Instytut imienia generała Władysława Andersa ma za swojego patrona postać niezwykle zasłużoną dla polskiej emigracji i dla ciągłości legalnych władz Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Postać Władysława Andersa to symbol nie tylko walki Polaków z dwoma totalitaryzmami w czasie II wojny światowej, ale także ucieleśnienie nadziei milionów Polaków na to, że Polska wyrwie się spod sowieckiej dominacji, w której pozostawała po 1944 roku. Przypomnę, że w maju tego roku obchodziliśmy 50. rocznicę śmierci Władysława Andersa. To dla nas zaszczyt, że w przygotowanie tej konferencji włączyła się córka generała, pani Anna Maria Anders, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech. Wysłuchajmy kilku słów, które skierowała do nas wszystkich pani ambasador. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z naszej ambasady w Rzymie. Chciałam podziękować Instytutowi Andersa za zaproszenie na dzisiejszą konferencję, w której niestety nie mogę uczestniczyć. Bardzo żałuję, bo 30-lecie przekazania insygnii jest bardzo, bardzo ważną datą. Kojarzy się dla mnie oczywiście świętej pamięci prezydentem Kaczorowskim, którego znałam tak dobrze i tak ceniłam. Szanowni Państwo, kojarzy się też oczywiście dla mnie moje dzieciństwo w Wielkiej Brytanii, emigracja powojenna, ja się urodziłam w Londynie. Także politycznie się nie bardzo wtedy orientowałam, bo byłam bardzo młoda. Ale teraz widzę, że to były bardzo ważne chwile dla Polski, ważne chwile dla tych, którzy wyemigrowali. I bym chciała bardzo wiedzieć różne opinie ludzi, którzy dzisiaj będą uczestniczyć w tej konferencji. Może jakoś mi się uda włączyć, ale życzę Wam wszystkich powodzenia. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, będzie wszystko ciekawe. Skorzystam też z dwóch rzeczy. Bym chciała podziękować Instytutowi Andersa za wsparcie, za wszystko, co robią dla pamięci mojego ojca i dla ich wsparcie pomnika w Londynie, który mam nadzieję powstanie w przyszłym roku. No, a kończę tym, jak widzicie, przy szopce, żeby wszystkim złożyć jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne i wszystkiego najlepszego na następny rok. Wierzymy, ufamy, że będzie lepszy. Także szczęść Boże, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani ambasador za miłe słowa. Również życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, przez lata II wojny światowej i okres komunizmu w Polsce siedzibą legalnych władz Rzeczypospolitej był Londyn. Dziś jednym z kustoszy pamięci o osobach i wydarzeniach z tym związanych
jest ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pan Arkady Żegocki, który także skierował do nas swoje słowo. Posłuchajmy. Szanowni Państwo, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich uczestników konferencji poświęconej dziedzictwu polskiej migracji politycznej 1939-1990. Pozdrawiam z historycznego miejsca. To tutaj niemal 100 lat temu polska ambasada została ulokowana. To jest budynek historyczny. Budynek, w którym od 1940 roku także funkcjonował polski rząd. Na początku cały polski rząd, a po pewnym czasie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no i oczywiście polski ambasador i też Minister Spraw Zagranicznych przez pewien czas Edward Raczyński. Ze mną portrety prezydentów polskich na uchodźstwie. Tych prezydentów, którzy utożsamiali nie tylko majestat Rzeczpospolitej, ale także zachowali zasadę legalizmu. Przenieśli tę zasadę legalizmu od II Rzeczpospolitej aż do 1990 roku, aż do III Rzeczpospolitej. Ten niezwykły wysiłek naszej emigracji często był niedoceniany. Dlatego tak bardzo cieszę się, że ta konferencja ma miejsce, tak bardzo cieszę się ze wszystkich badań, które są poświęcone polskiej emigracji niepodległościowej, polskiej emigracji niezłomnej, polskiej emigracji antykomunistycznej. W tym roku mija 30. rocznica przekazania insygniów państwowych przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego nowo wybranemu prezydentowi wówczas Lechowi Wałęsie w 1990 roku. To jest dobry moment do tego, żeby zastanowić się nad rolą i znaczeniem niezłomnego Londynu, nad rolą i znaczeniem emigracji niepodległościowej. Tej emigracji, która przechowała nie tylko insygnia, przechowała ducha suwerenności, ducha niepodległości, ducha niezależności, ducha polskości. Tej emigracji jesteśmy za to niezwykle wdzięczni. I co więcej, uważam, że wciąż za mało o niej wiemy, wciąż za mało badamy wybitnych polityków, myślicieli, twórców kultury, którzy stanowili ten niezwykły pomost pomiędzy II Rzeczpospolitą a naszymi współczesnymi czasami, a III Rzeczpospolitą. Im więcej wiedzy o polskim Londynie, im więcej wiedzy o polskiej antykomunistycznej, niezłomnej emigracji, tym jestem przekonany, że będziemy lepiej rozumieli samych siebie, będziemy lepiej rozumieli rolę i miejsce Polski w Europie i będziemy tworzyli lepsze wspólne państwo. Szanowni Państwo, życzę bardzo dobrej dyskusji i życzę inspiracji do dalszych badań i do dalszego promowania bardzo wielu niezwykle ważnych artystów, publicystów, myślicieli, polityków, którzy wciąż jeszcze pozostają mało znani i w Polsce, i na świecie. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy panu ambasadorowi za skierowane do nas słowo. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja będzie niejako serią szkiców dotyczących polskiej emigracji i państwa na uchodźstwie w latach 1939-1990. Ciężko byłoby w tak krótkim czasie ująć całość tak obszernego zagadnienia. Środowiska emigracyjne tworzyły oficjalne instytucje państwa polskiego na uchodźstwie. Był to prezydent, rząd, Rada Narodowa, Skarb Narodowy, służba dyplomatyczna i konsularna w tych państwach, które wciąż uznawały legalne władze II Rzeczypospolitej. Na emigracji istniały partie polityczne, niezależna prasa, ośrodki kulturalne i badawcze. Wreszcie emigrację polityczną tworzyli ludzie. Tysiące niezwykłych osób, dla których legalizm, wolność i suwerenność Rzeczypospolitej stanowiły wartość najwyższą, wartość, za wierność której płacili tak wysoką cenę, życie na wygnaniu. Organy państwowe Rzeczypospolitej Polskiej mogły istnieć, zachowując ciągłość państwa polskiego na mocy Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku. Artykuł 24 Konstytucji stanowił,
że w czasie wojny okres urzędowania prezydenta Rzeczypospolitej wydłuża się do 3 miesięcy od zawarcia pokoju. Prezydent osobnym aktem miał wyznaczać także swojego następcę w razie opróżnienia urzędu przed zawarciem pokoju. W 1939 roku Ignacy Mościcki, internowany w Rumunii, wyznaczył swoim następcą Władysława Raczkiewicza. Ten na mocy tzw. umowy paryskiej zrzekł się części przysługujących mu prerogatyw na rzecz rządu, zobowiązując do tego także swoich następców. W ten sposób ocalona została ciągłość państwowa Polski i na tej podstawie władze polskie na uchodźstwie istniały następne ponad pół wieku. Nie zmieniło tego nawet wycofanie uznania dla legalnych władz Rzeczypospolitej w lipcu 1945 roku, co uczyniły wielkie mocarstwa, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja. Choć w ciężkich warunkach państwo trwało, a wraz z nim trwała emigracja polityczna na Zachodzie, wszędzie tam, gdzie nieodzownym gdzie można było kultywować ideę niepodległej Polski. Emigracja ta była ogromnym wsparciem dla rodaków w kraju, szczególnie w chwilach najcięższych, takich jak masakra na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, której 50. rocznica przypada w tych dniach. Nie od razu po wyborach z czerwca 1989 roku zdecydowano się na zakończenie misji władz polskich w Londynie. Symbolicznym jest fakt, że przedostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Kazimierz Sabat, zmarł w dniu wyboru przez Sejm Kontraktowy Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezydenta Polski. Na przekazanie insygniów prezydenckich II Rzeczypospolitej zdecydował się Ryszard Kaczorowski, który na urząd prezydenta na uchodźstwie został wybrany po śmierci Kazimierza Sabata. Zdecydował się na to, kiedy w Polsce odbyły się pierwsze wolne wybory prezydenckie, kiedy głosami społeczeństwa wybrany został na prezydenta Lech Wałęsa. Uroczystość ta odbyła się 22 grudnia 1990 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, miejscu symbolicznym w miejscu przedwojennej siedziby głowy państwa polskiego. Z tej okazji w swoim orędziu Ryszard Kaczorowski zawarł znamienite słowa. Kończąc moje czynności i myśląc o moich poprzednikach na stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej, mogę stwierdzić z głęboką wdzięcznością, że w trudnej, półwiekowej pracy na wygnaniu żaden z nich nie sprzeniewierzył się swojej przysiędze na wierność Rzeczypospolitej. Oby ta ich lojalność wobec narodu, wierność jego prawom i tradycjom stała się drogowskazem, co nas wszystkich ocali od rozbicia i mocno połączy w służbie Polsce. Myśl ta wyraźnie nawiązuje do hasła rzuconego już dużo wcześniej przez generała Władysława Andersa. Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski. Słowa te stanowią niejako testament tamtej emigracji, która, choć sama nie zawsze zjednoczona, zachowała wierność niepodległej Polsce. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przybliży nam wszystkim szereg wątków związanych z tamtym często wciąż niesłusznie pomijanym rozdziałem naszych dziejów. Szczególnie kierujemy tutaj apel do studentów, do młodych badaczy, do uczniów liceów. Ten etap naszych dziejów wciąż nie jest do końca odkryty i wciąż pozostaje skarbnicą tematów prac proseminaryjnych, licencjackich, magisterskich. Z całą pewnością warto ten temat zgłębiać i upowszechniać w formie naukowej czy też popularno-naukowej. Zachęcamy wszystkich internautów nie tylko do wysłuchania szeregu wystąpień, które przed nami, ale także do zadawania pytań w formie komentarza pod transmisją na Facebooku Instytutu Andersa oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Pytania te zostaną na koniec wystąpienia przekazane naszym prelegentom i o ile czas na to pozwoli,
Mam nadzieję, że uzyskają Państwo na nie satysfakcjonujące odpowiedzi. Zachęcamy także uczniów szkół średnich z województwa lubelskiego do udziału w konkursie Rzeczpospolite na uchodźstwie – Państwo zapomniane, towarzyszącemu dzisiejszej konferencji. Konkurs ten ma za zadanie przybliżyć uczniom historię polskiego państwa na uchodźstwie, poszczególnych organów tego państwa oraz postaci, które je tworzyły. Celem konkursu jest stworzenie pracy, może to być wypracowanie, może być esej, może być prezentacja multimedialna poświęcona polskiemu państwu na uchodźstwie w latach 1945-1990, a więc okresowi, kiedy w Polsce rządzili komuniści, natomiast legalne władze Rzeczypospolitej znajdowały się na uchodźstwie. Szczegółowe informacje o konkursie znajdziecie na naszych mediach społecznościowych oraz stronie internetowej www.instytutandersa.org.pl. Już za parę minut, o godzinie 10.30, zapraszamy wszystkich Państwa na pierwszy wykład, na wykład profesora Tadeusza Wolszy, zatytułowany Generał Władysław Anders w latach 1945-1970. Priorytety w jego działalności politycznej i społecznej. Do zobaczenia.
Serdecznie witamy naszego pierwszego gościa, a jest nim pan profesor Tadeusz Wolsza z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Pan profesor wygłosi referat pod tytułem Generał Władysław Anders w latach 1945-1970. Priorytety w jego działalności politycznej i społecznej. Panie profesorze, oddaję panu głos. Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w tej bardzo ważnej konferencji, bo nie jest oczywiście stwierdzeniem na wyrost, że generał Władysław Anders był jednym z najwybitniejszych Polaków w XX wieku w skali całej naszej historii, a też jeśli chodzi o historię polskiej emigracji, to ja pozwalam sobie nawet stwierdzić, że był mężem stanu i był osobą niepowtarzalną, był osobą zarówno do zadań specjalnych, nadzwyczajnych i to w kontekście wydarzeń międzynarodowych, jak i krajowych, czy też dziejów polskiej emigracji. Ja w swoim wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na kilka priorytetów działalności generała Władysława Andersa. Był to bowiem człowiek o wielu zainteresowaniach, o wielu inicjatywach i można powiedzieć, że bliskie mu były wszystkie te zagadnienia, które były bliskie całej polskiej emigracji w latach 1945-1970, czyli cały ten okres powojenny aż do śmierci. Nie chciałbym przez to powiedzieć, że wcześniej to, co robił generał Anders w latach II wojny światowej, czy też w dwudziestoleciu międzywojennym, było pozbawione tych elementów ważnych, dotykających spraw politycznych, wojskowych, społecznych, kulturalnych, naukowych, oświatowych i sportowych, ale w moim przekonaniu ta cała gama różnych zainteresowań, o której mówiłem przed chwilą, ona właśnie rozwinęła się po 1945 roku i to głównie w tych środowiskach emigracyjnych. Będę też mówił o tych właśnie sprawach, natomiast z tych wszystkich spraw, które uważam za najbardziej ważne i które chciałbym w pewnym sensie rozwinąć, to będzie problem przyszłości polskich sił zbrojnych na Zachodzie po zakończeniu II wojny światowej, działalność władz RP na obczyźnie po 1945 roku z uwzględnieniem roli prezydenta, rządu i innych instytucji państwowych, ocena sytuacji międzynarodowej w okresie zimnej wojny oraz tak samo opinie o sowietyzowanej Polsce. No, sprawa bardzo ważna z punktu widzenia i biografii generała, ale też i całej społeczności emigracyjnej, czyli zbrodnia katyńska i dążenie do nie tylko wyjaśnienia kulisów, ale też ukarania winnych. No i ostatnia rzecz, którą myślę warto rozwinąć, to sprawa no właśnie zachowania w naszej tradycji narodowej tego wszystkiego, co było dorobkiem dwudziestolecia międzywojennego, ale również godne upamiętnienie żołnierzy poległych w latach II wojny światowej, a to głównie poprzez pryzmat żołnierzy drugiego korpusu, z którymi generał Anders przewędrował ogromny szlak bojowy, który rozpoczynał się gdzieś tam daleko na stepach Kazachstanu w Związku Sowieckim, a kończył się we Włoszech już po zakończeniu wojny, a tak jakby takim zwieńczeniem była, takim smutnym zwieńczeniem nie był powrót do wyzwolonej Polski, ale przejazd na Wyspy Brytyjskie i dalej próba jakby oczekiwania do powrotu do ojczyzny. O niektórych sprawach będę mówił szerzej, a o niektóre tylko zamarkuję. W związku z tym chciałbym powiedzieć, że pominę wątki dotyczące kultury, nauki, oświaty i sportu, ale tu tylko chciałbym jakby nadmienić, że generał Władysław Anders no, przykładał dużą wagę do tych zagadnień. Dość tylko zauważyć w tym miejscu, że drugi korpus Polski, którego był dowódcą, mniej więcej jeśli chodzi o pewne takie walory artystyczno-literacko-naukowe, przypominał pierwszą Brygadę Legionów. Bo jak wykazały badania pani Justyny Chłap-Nowak, czy też badania Jana Drausa, czy też badania pani Danuty Jastrzębskiej-Golonkowej, którzy badają właśnie, czy też badania profesora Jana Sienkiewicza, to oni w swoich badaniach pokazują, że praktycznie rzecz biorąc
to w strukturach II Korpusu Polskiego byli żołnierzami i poeci, i malarze, i rzeźbiarze. Tam rozwijała się oświata. Nie chcę przez to powiedzieć, że generał Andrzej wcielał się w rolę nauczyciela, bo to nie było jego zadaniem, ale to właśnie jego podwładni rozwinęli na masową skalę edukację w drugim korpusie, a drugi korpus to są ludzie młodzi, w dużej mierze bez wykształcenia albo z takim, powiedzmy sobie, początkowym wykształceniem, i perspektywicznie generał myślał o tym, żeby jednak ci ludzie zdobyli jakąś wiedzę. To są podręczniki szkolne drukowane w tysiącach egzemplarzy. To są programy szkolne obejmujące bardzo rozbudowaną warstwę dotyczącą i języka polskiego, języka narodowego, i naszej narodowej historii, o naszej narodowej geografii. Także to wszystko składało się na to, że możemy powiedzieć, że dbał o wszystko. A po wojnie był przewodniczącym Polskiej Macierzy Szkolnej na Wyspach Brytyjskich. Więc jest to ogromna zasługa generała w to, na co rzadko kiedy zwracamy uwagę, a jest to obok tych spraw polityczno-wojskowych coś nader ważne i o tym nigdy nie powinniśmy zapominać. Jest to też w moim przekonaniu sprawa jeszcze niezbyt szczegółowo opisana przez historyków i badaczy, i w związku z tym jest to w pewnym sensie też mój postulat, żeby te badania nadal kontynuować, dodawać nowe elementy, nowe wątki, bo jest to sprawa w moim przekonaniu niebagatelnej wagi. Jeśli chodzi o sprawę przyszłości polskich sił zbrojnych na Zachodzie, to jest ten jeden z ważniejszych wątków, który dominował w jego myśli i w jego działalności. No, był przecież dowódcą II Korpusu Polskiego, ochrytego sławą Wojska Polskiego, które walczyło w tej jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej pod Monte Cassino. Generał Anders był generalnym inspektorem sił zbrojnych. Był w pewnym momencie też naczelnym wodzem. W związku z tym nie budzi zdziwienia to, że w swojej działalności tak dużo miejsca poświęcił przyszłości polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Oczywiście nie tylko ta jego osobista historia Monte Cassino, czy też stanowiska, które pełnił, były tutaj decydujące, ale w moim przekonaniu ważną rolę odgrywało to, że przecież to było prawie 250 tysięcy żołnierzy. 250 tysięcy żołnierzy, którzy w pewnym momencie po zakończeniu działań wojennych nie bardzo będą wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. Powrót do Polski był bardzo niebezpieczny. Historia zresztą pokazała, jakie były losy żołnierzy tych, którzy wrócili. Początkowo byli przyjęci przez orkiestry w Koźlu, w Gdyni, w Międzylesiu. Nawet wydawało się, że czeka ich tutaj przepiękne życie, ale potem historia pokazała, że wylądowali bardzo często i w obozach, i w więzieniach. Zapadały wyroki śmierci pod fikcyjnymi zarzutami. W związku z tym w pewnym momencie okazało się, że trzeba ten problem rozwiązać. I generał Anders miał kilka pomysłów. Jeden z pomysłów to była sprawa wykorzystania żołnierzy polskich sił zbrojnych przez wielkie mocarstwa, a w pewnym momencie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, do takich właśnie celów jak sytuacje konfliktowe na arenie międzynarodowej. I tu były bardzo realne plany, chociażby w pewnym sensie możemy nawet powiedzieć, że to był akces, pierwszy polski akces do NATO, o czym i pisał pan profesor Andrzej Zaćmiński, o czym też pisał pan profesor Andrzej Suchcic, dyrektor Instytutu Polskiego i Muzeum Generała Sikorskiego w Londynie. O jakiej sprawie mówimy, o jakiej liczbie żołnierzy mówimy? Nie dalej jak w sobotę Andrzej Suchcic w takiej podobnej konferencji zorganizowanej przez PUNO, czy Polski Uniwersytet na Obczyźnie, stwierdził, że z jego obliczeń wynika, że jeszcze na początku lat 50. Polacy mogli zebrać do celów militarnych wojsko, które dałoby się oszacować na około 170 kilka tysięcy osób, w tym nie mniej niż 11 tysięcy oficerów. To naprawdę jest sprawa, o której należy pamiętać.
Generał Anders również w pewnym momencie zrozumiał, że jeżeli nie ma innej możliwości, nie ma powrotu do kraju, to trzeba podejść no, dość przychylnym okiem do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. On w pewnym momencie mówił, że głównym jakby takim naszym zadaniem, czyli drugiego korpusu, to jest kierunek Marszu Polska. Ale jeżeli nie można dojść do tej Polski, bo sytuacja międzynarodowa jakby nie ułatwia nam zrealizowania tego pomysłu, to musimy się po prostu nauczyć czekać. I w jednym ze swoich wywiadów powiedział, czekać to także walka. Dziś znowu musimy umieć czekać i wewnętrznie się przysposobić i krzepić. Muszą tak żyć zarówno Polacy w kraju, jak i poza nim. To jest fragment jego wypowiedzi. Jeśli chodzi o losy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, to takim przełomowym momentem, można użyć tego tu określenia, była londyńska Parada Zwycięstwa w 1946 roku, kiedy okazało się, że ci najwierniejsi sojusznicy, mocarstw zachodnich, w pierwszej chwili Wielkiej Brytanii, a potem Stanów Zjednoczonych, czyli żołnierze polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Chciałbym podkreślić, Polacy stanowili czwartą do liczebności siłę militarną po stronie aliantów. Oczywiście mam tutaj na uwadze Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i od 1941 roku Związek Sowiecki, który stał się sojusznikiem naszych sojuszników. Siłą rzeczy był też naszym sojusznikiem, chociaż podchodziliśmy do tego sojuszu z pewnym dystansem. I tu oto dochodzi do takiej kuriozalnej sytuacji, że czwarta siła militarna w tej wojnie nie może być reprezentowana pod narodowymi sztandarami i narodowymi pułkami w londyńskiej Paradzie Zwycięstwa. A w to miejsce gospodarze zapraszają wojsko z kraju, generała Świerczewskiego i innych renegatów i zdrajców. To jest kompromitacja Wielkiej Brytanii, to jest kompromitacja organizatorów Parady Zwycięstwa i to jest po prostu policzek wymierzony polskim żołnierzom. Polacy nigdy nie zawiedli swoich sojuszników. Dość tylko chciałbym przypomnieć, że w bitwie o Anglię, oprócz brytyjskich pilotów, to gro strąceń, gro zaangażowania i gro ofiar, niestety ofiar, było po stronie Polaków, którzy walczyli w tej wojnie. W związku z tym bardzo często Anders podkreślał, że ten Victory Day, czyli ta uroczystość, która odbyła się 8 czerwca 1946 roku, to nie był dzień zwycięstwa dla Polaków. To nie był dzień zwycięstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej. To był smutny dzień dla, jak on to oszacował, 127 milionów ludzi za żelazną kurtyną, którzy są w sowieckich łapach, którzy znajdują się w sowietyzowanej Europie Środkowo-Wschodniej. Czyli mamy tutaj ogromne zaangażowanie generała Andersa w sprawę przyszłości polskich sił zbrojnych. Można bez cienia wątpliwości powiedzieć, że kiedy Polska przystąpiła do NATO już po 1989 roku, to nie było dziełem przypadku to, że niektórzy politycy odwoływali się do tamtych inicjatyw i tradycji, bo one rzeczywiście były pierwsze, one rzeczywiście wskazywały na to, że to Wojsko Polskie powinno stanowić siłę uderzeniową Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeżeli oczywiście Organizacja Narodów Zjednoczonych nie ma takich możliwości, ale może poprzez NATO gdzieś tam decydować w różnego rodzaju konfliktach. Obok generała Andersa tutaj ogromne zasługi położył w tym zakresie generał Tadeusz Burko-Morowski, który też wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i bardzo mocno apelował o wykorzystanie polskiego żołnierza. Kolejna ważna sprawa to sprawy polityczne. Tu chciałbym zwrócić uwagę, że przez pewien czas generał Anders w zasadzie był takim drugim co do ważności politykiem od prezydenta Augusta Zaleskiego. Nawet mówiono tutaj o triumwiracie, czyli takim współżyciu dwóch ważnych postaci wzajemnie się uzupełniających. Ale w pewnym momencie, kiedy skończyła się współpraca, Anders porzucił obóz prezydenta Zaleskiego. Co on
Należałoby zadać pytanie, z jakiego powodu ta współpraca na początku układała się harmonijnie. Ja dostrzegam tutaj jakby dwie sprawy. Mianowicie powołanie do życia Skarbu Narodowego, ważnej instytucji, która miała zadbać o zbieranie środków na działalność oświatową, polityczną. Dalej, powołanie do życia Czwartej Rady Narodowej, która miała stanowić emigracyjny parlament oraz powołanie na stanowisko premiera generała Romana Odzierzyńskiego, który był podwładnym generała Andersa z II Korpusu. Ale w pewnym momencie te drogi się rozeszły. To znaczy August Zaleski okazał się prezydentem niewypełniającym wszystkich swoich zapowiedzi. Wręcz mówiono o nim, że jest Augustem upartym, czyli takim, który jest niereformowalny, który nie chce po prostu współpracować, a tworzy taką sztuczną sytuację, że tą swoją władzę pragnie przedłużać jak najdłużej jest to możliwe. I wówczas pojawił się pomysł stworzenia takiego ciała zastępczego, ciała, które będzie obok prezydenta, czyli Rada Trzech. Rada Trzech powołała do życia egzekutywę Zjednoczenia Narodowego i to był ten konkurencyjny ośrodek władzy wobec Augusta Zaleskiego. Generał Władysław Anders był w Radzie Trzech od 1954 roku aż do śmierci, czyli praktycznie rzecz biorąc można tu powiedzieć, że przez 16 lat wypełniał tą misję takiego kolegialnego prezydenta Polski. Trzeba uczciwie powiedzieć, dwóch prezydentów, ten August Zaleski działający w pojedynkę i ten kolegialny, wpływało bardzo źle na kondycję polskiej emigracji, bo było to przedmiotem wielokrotnych uwag, że sami Polacy na emigracji wewnątrz nie potrafią się porozumieć, że są cały czas skłóceni, że cały czas mają różnego rodzaju problemy wewnętrzne. To oczywiście osłabiało, ale też była to próba wyjścia z takiego kłopotliwej sytuacji, bo w pewnym momencie August Zaleski pozostał sam albo otaczał się ludźmi skompromitowanymi i to była już bardzo słaba prezydentura. A powołanie Rady Trzech i egzekutywy Zjednoczenia to była próba przywrócenia rangi dla instytucji władz Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie. Kolejna ważna sprawa, którą zamarkowałem, to problem zbrodni katyńskiej. Generał Anders poświęcił tej sprawie, można powiedzieć, swoje całe powojenne życie. Chociaż sprawa zaczyna się nieco wcześniej, bo już w 1941 roku na Kremlu, w Moskwie, kiedy zadaje to słynne pytanie w obecności generała Sikorskiego o tym, gdzie się podzieli polscy oficerowie. I słyszy w odpowiedź sowieckiego dyktatora, że być może uciekli do Mandżurii, albo ich tak znajdziemy. I to dało mu jakby sygnał do rozpoczęcia poszukiwań. Te poszukiwania były realizowane przez jego specjalnego wysłannika, rotmistrza Czapskiego. On kontaktował się z amerykańskim oficerem łącznikowym, Henry Szymańskim, który też prowadził badania w tym zakresie. Oczywiście tu było bardzo dużo inicjatyw i dużo różnego rodzaju pomysłów, jak rozwiązać ten problem. Ale również generał Anders miał swój współudział w edycji bardzo ważnej książki Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z jego przedmową. Dość tu zauważyć, że ta książka ukazała się chyba w kilkunastu wydaniach w języku polskim. Nie pamiętam, czy to było 13 czy 15, bo to przecież nadal się ukazuje, ale oczywiście już jesteśmy w innej sytuacji politycznej, ale wtedy tam na emigracji była to bardzo ważna praca, ale też ta książka ukazała się w języku francuskim, hiszpańskim, angielskim dwukrotnie, włoskim. Można tylko utyskiwać, że nie zdobyto się na edycję tej książki w języku rosyjskim, bo siła uderzenia byłaby jeszcze większa. Oprócz tej książki, jeżeli jesteśmy już przy drugim korpusie, to widzę potrzebę przywołania jeszcze jednej bardzo ważnej książki Zamorskiego i Starzyskiego Sprawiedliwość Sowiecka. Ona nie dotyczy zbrodni katyńskiej, ona dotyczy sytuacji wewnętrznej w Związku Sowieckim. Ta książka była tłumaczona na kilkanaście języków obcych. To była pierwsza diagnoza napisana
na gorąco, na podstawie własnych doświadczeń, jak wygląda życie w Związku Sowieckim i jak wygląda działalność wymiaru sprawiedliwości. Ta książka była cytowana przez wszystkich sowietologów na świecie. Niektórzy później przypisywali sobie, że to my, Amerykanie, Anglicy, Francuzi, jesteśmy tymi geniuszami, którzy zdiagnozowali sytuację w Sowietach. Ale to jest nieprawda. Tymi pierwszymi to byli Starzewski z Mora, żołnierze Starzewski i Zamorski, którzy wydali książkę pod pseudonimami, którzy jako pierwsi zdiagnozowali sytuację w Związku Sowieckim. Jeśli chodzi o dalsze sprawy związane z zbrodnią katyńską, no musimy tutaj przywołać bardzo aktywny udział generała w pracach Komisji Specjalnej do przeprowadzenia śledztwa w sprawie faktów, wydarzeń i okoliczności masakry w Lesie Katyńskim, tak zwanej Komisji Raja Madena, czy też współudział przy przygotowaniu filmu, pierwszego uczciwego filmu na temat zbrodni katyńskiej pod tytułem Groby Katyńskie, które ukazał się w polskiej i angielskiej wersji językowej, przez dwóch żołnierzy, dwóch współpracowników generała Andersa, Władysława Cichego, Zdzisława Stala, reżyserem filmu był Stanisław Lipiński. To jest ten, który przeszedł cały szlak bojowy z generałem Andersem. Film ujrzał światło dzienne w 1953 roku i jest w moim przekonaniu takim pierwszym prawdziwym świadectwem, jeśli chodzi o zbrodnię katyńską. Ten film, były próby podejmowania, był na tyle mocną formą przekazu, ten film niósł z sobą tak dużą wiedzę, że w pewnym momencie ambasada sowiecka w Londynie próbowała zablokować emisję tego filmu. I najbardziej takie spektakularne wydarzenie rozegrało się w kwietniu 1956 roku, kiedy miał być specjalny pokaz po tej wielkiej manifestacji w Londynie, na której przemaszerowało ponad 20 tysięcy Polaków, i miał być specjalny pokaz tego filmu w jednej z największych sal kinowych czy sal widowiskowych w Londynie w obecności dziennikarzy, polityków i wszystkich ludzi, tych, którzy chcieli to zobaczyć. I ambasada sowiecka praktycznie rzecz biorąc doprowadziła do zablokowania tego filmu. Wymusiła na Anglikach, że ten film nie może być pokazany publicznie. W tym mniej więcej samym czasie Londyn przygotowywał się do wizyty Chruszczowa i to mogło zburzyć te dobre relacje, które się wtedy kształtowały pomiędzy Londynem i sowiecką, bolszewicką Moskwą, komunistyczną Moskwą. Polacy znaleźli wyjście z sytuacji, bo projekcję tego filmu z tej ogromnej British Council przenieśli do Instytutu Polskiego Muzeum Sikorskiego. Tam na prędce przygotowali salę kinową. Przewieźli tych najbardziej potrzebnych widzów, czyli dziennikarzy, polityków zachodnich, którzy chcieli to obejrzeć. Generał Władysław Anders wygłosił przemówienie, a dodał dodatkowe argumenty, które wykorzystał, czyli próbę zablokowania tego pokazu, i jednak cała projekcja doszła do skutku. Na drugi dzień w prasie brytyjskiej, angielskojęzycznych, innych czasopismach na świecie pojawiły się informacje na temat i historii tego filmu, jak on powstał, a film powstał z dokumentów sowieckich i niemieckich, niemieckich 1943 roku i sowieckich 1944 roku. A przy okazji ci dziennikarze opisali, jakie były kulisy pokazania tego obrazu. Czyli doszedł kolejny ważny argument przemawiający na korzyść tych, którzy dążyli do wyjaśnienia okoliczności zbrodni katyńskiej. I jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o zbrodnię katyńską. To jest spełnienie pewnego marzenia generała Andersa w 1952 roku. Marzenia, które dotyczyło opublikowania artykułu na temat zbrodni katyńskiej na łamach prasy amerykańskiej. I taki pomysł udało się zrealizować, a tym czasopismem, które opublikowało artykuł, było Reader's Digest. To było takie czasopismo, które miało nieprawdopodobny nakład i było czytane od gospodyni domowej do prezydenta Stanów Zjednoczonych. I prawda o zbrodni katyńskiej opisana w Reader's Digest,
A to był efekt działalności wizyt generała Andersa w Stanach Zjednoczonych i pomoc, jaką polscy emigracyjni historycy oraz polscy politycy udzielili autorom tego tekstu, to spowodowało, że o tej zbrodni katyńskiej w momencie, kiedy pracowała komisja Raya Madena, znowu zaczęto mówić głośno, nie tylko w Kongresie Stanów Zjednoczonych, ale o tym mógł się dowiedzieć każdy obywatel USA. I to jest kolejna ogromna zasługa generała Andersa. I teraz do ostatniej sprawy, do sprawy upamiętnienia. Przede wszystkim generał Anders zawsze przywiązywał dużą wagę do tradycji narodowych, do świąt rocznic, czyli do 3 maja, do 15 sierpnia oraz do 11 listopada. W pewnym momencie jakby pogodził się z Józefem Piłsudskim, bo wręcz kilka razy napisał o tym, że Józef Piłsudski był głównym architektem niepodległości. W latach 50., 60. generał Anders wielokrotnie o tym pisał w swoich artykułach i mówił o tym w rozkazach zaadresowanych do swoich żołnierzy. Dbał o to, żeby nigdy nie zapomnieć o tych, którzy nie zakończyli szlaku bojowego drugiego korpusu we Włoszech i na Wyspach Brytyjskich, którzy gdzieś zginęli, zmarli, bądź z innego powodu nie wędrowali ze swoimi kolegami. Dla tych wszystkich, którzy zginęli we Włoszech, no oczywiście był cmentarz na Monte Cassino, na którym spoczęło ponad 1080 żołnierzy, którzy zginęli w tej wielkiej, ważnej bitwie. A dla tych, którzy zginęli w innych bitwach, czy to o Anconę, czy to o Bolonię, to był cmentarz w Loreto. I może na zakończenie jeszcze ważna informacja. Generał Anders został pochowany właśnie na cmentarzu u podnóża Monte Cassino, wśród swoich żołnierzy, z którymi przeszedł cały szlak bojowy ze Związku Sowieckiego aż na Półwysep Apeniński. Pogrzeb odbył się 22 maja 1970 roku. Z Londynu na wzgórze Monte Cassino przybyli przedstawiciele najwyższych władz RP na emigracji. Edward Raczyński, to jest członek Rady Trzech, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Wyspach Brytyjskich, później prezydent. W wieku prawie 90 kilku lat, prawie 100 lat jeszcze był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie. Przyjechał Alfred Urbański, premier. Przyjechał Kazimierz Sabat, znany działacz polityczny, później premier i prezydent. Obecny był również wieloletni ambasador RP w Stolicy Apostolskiej Kazimierz Papę. Mszę celebrował biskup Władysław Rubin, który powiedział, że Bóg dał generałowi misję dziejową, którą zmarły wykonał z całym poświęceniem. Podczas uroczystości głos zabierali i Raczyński, i Kopański, i Szyszko Bohusz, i druh Tadeusz Krasoń, czyli towarzysze broni generała Andersa. Jeden z historyków, już kończę, jeden z historyków drugiej wielkiej emigracji trafnie zauważył, że pogrzeb generała był ostatnią wielką manifestacją emigracji i zamykał całą epokę jej historii. Dziękuję bardzo, właśnie skończyłem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pojawiły się pytania od internautów, niestety zaraz będziemy mieli następne łączenie. Zachęcamy, może pan profesor też zajrzy na nasz profil na Facebooku, tam są te pytania. My również postaramy się na te pytania... A jak je znaleźć? Gdyby pan mi udzielił informacji, jak ja mogę je znaleźć? Te pytania. Tak, za chwilkę napiszemy do pana profesora, dobrze, i podamy link, gdzie można te pytania znaleźć. To jest wydarzenie na profilu Instytutu Andersa w serwisie Facebook. Więc... No dobrze. Więc będę udzielał na miarę możliwości odpowiedzi. Także postaramy się odpowiedzieć na te wszystkie pytania, a już za chwilkę następny wykład. Panie profesorze, bardzo ja się mam dziękujemy. Wyłączyć się, tak? Z całego systemu, tak? Tak, dziękujemy. Dziękuję ja również dziękuję. Za ten do widzenia. Do zobaczenia. I już za chwilkę wykład pani profesor Jolanty Chwastyk-Kowalczyk. Równo o godzinie 11:00. Serdecznie zapraszamy. Thank you.
Witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach konferencji poświęconej polskiej emigracji politycznej. Naszym gościem jest pani profesor Jolanta Chwastyk-Kowalczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor zaprezentuje nam referat poświęcony historii Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza. Pani profesor, oddaję pani głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, no bo jakżeż tu mówić o emigracji politycznej bez najważniejszego organu, jakim był Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza, ale zacznijmy od początku. Otóż pierwszy numer samego Dziennika Polskiego, The Polish Daily, ukazał się 12 lipca 1940 roku jako oficjalny organ Ministerstwa Informacji i Dokumentacji emigracyjnego rządu polskiego w Londynie. Redakcja wtedy oznajmiła: słowo jest w obecnej wojnie bronią nie mniej pożądaną niż tanki i samoloty. Emigracja jest drobną częścią narodu. Pismo nasze niech zastąpi emigracyjnym rzeszom polskim i oddziałom naszego wojska, choć częściowo słowo polskie i książkę polską. Oczywiście Dziennik Polski miał wyłączny monopol wtedy na reprezentowanie myśli politycznej emigracji. Powstał w chwili szczególnej, mianowicie po upadku Francji, kiedy pierwszy korpus wraz z rządem polskim przeniósł się do, znaczy uciekł po prostu do Wielkiej Brytanii. W swoim założeniu pismo miało być tubą rządu polskiego na emigracji. Sakowski po latach przyznał, że Dziennik Polski nie miał jednak uznania i zaufania czytelników, dopóki nie nastąpiła fuzja w roku 1944 z Dziennikiem Żołnierza. Generał Władysław Anders w 20. rocznicę ukazywania się pisma wspominał, że Dziennik Polski w Londynie i Dziennik Żołnierza w Szkocji powstałe prawie jednocześnie, miały służyć najwyższej sprawie, za którą walczyli i oddawali swoje życie najlepsi synowie Polski. Dziennik redagował ze stratonu profesor Stanisław Strąski, kierujący Ministerstwem Informacji i Dokumentacji. Właściwie to on rządził pismem. Nieszczęsny Karczewski, który był oficjalnym redaktorem, jeszcze powiem, kto był naczelnym przez te 3 lata samego urzędowania, samoistnego istnienia Dziennika Polskiego, mówił, że potrafił Stroński godzinami debatować, co będzie w następnym numerze. W tamtym okresie oprócz zawodowych dziennikarzy, jak Karczewski, formalny redaktor w latach 40-43, Tadeusz Łada-Bieńkowski, Zbigniew Grabowski czy Karel Wagner-Pieńkowski, byli ludzie, którzy nigdy w życiu z dziennikarstwem nie mieli nic wspólnego i linotypu na oczy nie widzieli. Panowała wręcz opinia, że kto nie miał się o co zaczepić, z kim nie wiedziano co zrobić, tego pakowano do dziennika. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam Tadeusza Zabłackiego, który pisywał felietony sygnowane jako gwarz, Karol Wagner, który pisał, śmiali się, że pisze przepowiednie stylem Nostradamusa, Eugeniusz Hinterhof, zastąpił z powodzeniem jakiegoś zawodowego oficera, który nawet nie umiał sklecić według redaktorów zdania, a który prowadził dział wojenny. Nakład wtedy pisma wynosił zaledwie kilka tysięcy. Był ogromny deficyt 2000 funtów, ale tym się wtedy nikt nie przejmował. Kolejni redaktorami byli, jak wspomniałam, sami wytrawni przedwojenni dziennikarze. Nie ma tu czasu mówić, gdzie pracowali. Ja tylko wymienię nazwiska: Jerzy Szapiro, Jan Tabaczyński, wspomniany już Marceli Karczewski, Stanisław Sopicki i Zygmunt Lipiński. Najbardziej cenili Sopickiego, bo to był dziennikarz Polonii Katowickiej, tytan pracy, właściwie nikt mógłby sam pismo tworzyć. On nawet się cieszył, kiedy nikt nie dotarł do redakcji. Co do charakteru pisma, od samego początku wiadomo, że miało ono spełniać nie życzenia czytelników, ale przede wszystkim rządu. Pismo miało być nie reflektorem, ale lustrem, nie tyle wiernym, co
pochlebnym i tej zasady nie można było przełamać. Wzorem angielskich pism codziennych Polski, Dziennik Polski ukazywał się codziennie od poniedziałku do soboty z wyjątkiem niedziel. Miał 4 strony w układzie 6-szpaltowym. Dwie pierwsze strony poświęcone były ważnym wydarzeniom politycznym, wojskowym oraz teatrowi działań wojennych. Często gościły na nich niestety przydługie wystąpienia polskich i obcych mężów stanów, polityków, wywiady, korespondencje własne dziennika. Czasami zamieszczano zdjęcia czy artykuły odredakcyjne. Stałym elementem był komentarz polityczny z bieżących wydarzeń na świecie, które pisywał Karczewski i Stanisław Sopicki. Pismo miało od samego początku stałe rubryki typu akcja lotnictwa, przegląd pracy, dobre wiadomości o Polsce i na świecie, Polacy w różnych krajach, Polacy w Anglii i tak dalej. Ale też książki na przykład angielskie o Polsce, czy w ogóle kącik dotyczący literatury. Na stronę 3 i 4 składały się eseje, reportaże, felietony, wspomnienia, utwory literackie, nawet wiersze się zdarzały, recenzje książek i korespondencje własne. Tam również były stałe rubryki, ale dotyczyły tych zagadnień, o których mówimy, szkoda czasu na wymienianie. W każdym razie to, co istotne, roczny koszt wydawania w roku 40 wynosił nieco ponad 20 tysięcy funtów, by w 43 już prawie osiągnąć 39 tysięcy funtów. To jest ważne, bo proszę Państwa, subsydia rządowe widać, że wzrastały, a ciągle ten deficyt miesięczny się pojawiał, ale kłopoty finansowe pism uchodźczych w ogóle nie są dla nikogo niczym nowym. Te pisma zawsze się z nimi borykały. Nakład wynosił od 10 tysięcy do 15 tysięcy egzemplarzy. To się wahało w latach 40-43. Pisywali sami najlepsi dziennikarze i literaci, bo trudno tu rozdzielić te funkcje. Między innymi Antoni Bogusławski, Wacław Solski, Zygmunt Nowakowski, słynny dziennikarz przedwojennego IKAC-a krakowskiego. Dziennik Polski nie posiadał własnego zaplecza technicznego, musiał korzystać z angielskich drukarni. Ciągle były kłopoty z tego tytułu, nie było polskich czcionek, więc generalnie był ogromny problem. Rozpowszechniany był poprzez najpierw w roku 40 9 polskich punktów, by w 41 już tych punktów było 55, bo była potrzeba, ludzie mimo wszystko czytali to, ten wytwór, chociaż jak mówiłam wcześniej, poważania nie miał, ale chcieli, przynajmniej funkcję informacyjną spełniał. Kosztował 1 pens. Redakcja do tworzenia serwisów informacyjnych wykorzystywała Polską Agencję Telegraficzną, a informacje z Polski to z nasłuchu radiowego albo pochodziły, albo z korespondencji, która docierała z Londynu okrężnymi wojennymi drogami, albo z relacji świadków. Od 3 stycznia 1944 roku z przyczyn politycznych zarządzono przymusową fuzję Dziennika Polskiego z inicjatywy Stanisława Kota z opozycyjnym wobec rządu w Londynie Dziennikiem Żołnierza ze Szkocji. I proszę Państwa, ten twór pod wspólnym tytułem Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza, uwaga, ukazywał się do 15 lipca 2015 roku. Pod tym wspólnym tytułem. I nowa winieta była autorstwa profesora Witolda Jastrzębskiego. W czasie II wojny światowej wiadomo, że pismo zamieszczało informacje o teatrze wojennym, to raz, o frontach, o Polakach walczących na frontach II wojny światowej, ale pismo też pomagało w poszukiwaniu osób, które rozłączyła wojna, a po konferencji jałtańskiej walczył o prawdę i demaskował rzeczywistość sowiecką. Jest także ogromną panoramą, kroniką życia środowisk uchodźczych,
miał niebagatelny wpływ w kształtowanie kultury narodowej, pełniąc rolę mecenasa, drukując twórczość polskiej elity intelektualnej, jak Stroński, Nowakowski, Tymon Terlecki, Stanisław Baliński, Józef Łobodowski, Marian Hemar, Stefania Kosowska i tak dalej. Był miejscem historycznych starć, różnych polemik, ale nie zapominajmy, że wojna to czas cenzury i proszę Państwa, chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy nastąpiła eskalacja konfliktu Polaków z Sowietami, szczególnie kiedy aliantom zależało na wciągnięciu Rosjan do wspólnej walki przeciwko Niemcom, to wszelkie komentarze dotyczące stosunków polsko-sowieckich, czy łagodzenie polskiego punktu widzenia w kwestii demaskowania zbrodni katyńskiej od kwietnia 1943 roku. Był też formalny zakaz poruszania niewygodnych tematów dla władz brytyjskich, czyli zakaz informowania o działalności Związku Patriotów Polskich w ZSRR i formowania pierwszej dywizji imieniem Tadeusza Kościuszki. Często ukazywały się artykuły z białymi plamami. Na skonfiskowanym miejscu widniało w Dzienniku Polskim Stop Press. Chcę powiedzieć teraz kilka słów o Dzienniku Żołnierza. To pismo było założone przez przedwojennych dziennikarzy z Ludwikiem Rubliem na czele. Pierwszy numer ukazał się nazajutrz po przybyciu pierwszych oddziałów polskich z Francji do Szkocji w namiocie obozu w Douglas na terenie 10. Brygady Kawalerii Pancernej 29 czerwca 1940 roku. Przepisany na maszynie w trzech egzemplarzach pod tytułem Dziennik II Brygady. Zaraz po tym już był odbijany na kamieniu i zwany jest stąd epoką kamienną, te pierwsze 15 numerów. W każdym razie po dwóch tygodniach został przemianowany na Dziennik Żołnierza. Wychodził codziennie z wyjątkiem świąt i proszę Państwa, tu mamy redaktorów same perełki. Ludwik Rubel, Paweł Starzyński, Klemens Dunin-Kemplicz, Tadeusz Chorko, Aleksander Bregman, Paweł Starzyński, Juliusz Łukaszewicz, Antoni Wasilewski, Mikołaj Szumski, Bogdan Witwicki, Maciej Feldhusen. Proszę Państwa, ten Dziennik Żołnierza cieszył się ogromnym uznaniem wśród żołnierzy. On pisał prawdę. Był niezależny od rządu polskiego, ponieważ dowodziło nim wojsko. Awanturą skończył się druk, ogromną awanturą polityczną, druk Tadeusza Chorko, który obnażył prawdę o Katyniu. Próbowano też taki artykuł, z tym, że dużo mniej jadowity, dużo mniej demaskacyjny, wydrukować w Dzienniku Polskim, ale tam wtedy biała plama cenzury. Tutaj wojsko dopilnowało, żeby ta cenzura jakby przymknęła oko, no ale to było bezpośrednią przyczyną plus tarcia w rządzie, kiedy był po tragicznej śmierci generała Sikorskiego na czele rządu stanął Mikołajczyk i jesienią 1943 roku był ewidentny kryzys. Mikołajczyk i jego minister informacji Stanisław Kodu wikłali się w ostry spór z wodzem naczelnym generałem Kazimierzem Sosnkowskim, w ogóle z wojskiem. I uznali wtedy, że nie będą w stanie prowadzić ugodowej polityki wobec ZSRR, jeśli grozić będzie im bunt ze strony wojska. W każdym razie Dziennikowi Żołnierza wojsko ufało. I jedynie Aleksander Bregman twierdzi, że też potwierdził to w swoich wspomnieniach, że autorem fuzji był, przymusowej, przypominam, fuzji był Stanisław Kot. W każdym razie redakcja Dziennika Żołnierza domagała się chociaż nowego tytułu, ale zdecydowano w rezultacie, że połączone będzie, po prostu to będzie Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. Przeniesiono całą redakcję ze Szkocji żołnierską do Londynu. W skład nowej redakcji weszli poza Karolem Zbyszewskim, pracującym uprzednio w Dzienniku Polskim,
Tadeusz Horko, Aleksander Bregman, Marek Święcicki, Mikołaj Szumski i Bogdan Witwicki. Proszę Państwa, od tej pory właściwie, zresztą może przytoczę słowa Karczewskiego, który na temat tej fuzji wyraził się, że przybysze z Glasgowa wysiudali cały zespół londyński, było to najście bandytów na przytułek idiotów. Oczywiście znany jest ze swojego sarkazmu, ale coś w tym było. W każdym razie od 3 stycznia 1944 roku Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza po prostu zaczął wreszcie pokazywać poglądy nurtujące Polaków na Zachodzie. Może tylko, bo jeszcze mam dwie minuty, przypomnę redaktorów naczelnych. Mieczysław Scherer, Jan Czarnocki, Tadeusz Horko, Aleksander Bregman, Wiesław Wonhout, Karol Zbyszewski, Mikołaj Szumski, Andrzej Czyżowski, Katarzyna Brzowska-But, potem Grzegorz Małkiewicz, ale to już są bardzo dawne dzieje. Myślę, że jeszcze chwilę mam, żeby powiedzieć, co się stało po cofnięciu uznania rządowi polskiemu na 5 lipca 1945 roku. Otóż bardzo sprytnie utworzono trust, który i jakieś tam pieniądze na rok rząd polski przeznaczył temu pismu, bo nie chciano, żeby rząd warszawski przejął to pismo. Co się udało, proszę Państwa, pomimo ogromnych trudności i finansowych, i politycznych, o czym świadczą dalsze dzieje tego pisma i dziennikarzy, ale ja tylko powiem, że dalej było to jedyne pismo wychodzące w Wielkiej Brytanii, ale mające zasięg szerszy, które było takim centralnym ośrodkiem łączącym wszystkich Polaków. I myślę, że to tyle. Ewentualnie jak pytania się pojawią, to spróbuję na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani profesor. Pojawiły się dwa pytania od internautów, także ja sobie pozwolę je teraz pani profesor zadać. Pierwsze, czy utwory literackie polskich pisarzy były mocno cenzurowane? Także domyślam się, że chodzi o utwory literackie, nie o taką publicystykę bieżącą, ale czy też do takich utworów, które były zamieszczane, cenzura jakby miała dojście i w jakiś sposób je właśnie cenzurowała? Mam odpowiedzieć od razu? Tak, tak, poproszę. Otóż proszę Państwa, z literaturą drukowaną na łamach Dziennika Polskiego, czy Dziennika Żołnierza, czy Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza po fuzji, w czasie wojny to był taki wentyl, którym można powiedzieć, że nie była cenzurowana literatura. Natomiast po wojnie absolutnie nie była cenzurowana, wręcz przeciwnie, zamieszczano utwory pisarzy emigracyjnych, którzy w ogóle w Polsce mieli zakaz druku, albo też którzy na mocy uchwały 1947 roku polskich pisarzy na obczyźnie, po prostu, którzy podjęli taką uchwałę niedrukowania w Polsce ze względów oczywiście politycznych. Ten zakaz cofnięto dopiero w 1958 roku. Do tego zakazu nie dołączyli się dobrowolnie pisarze związani z paryską kulturą Jerzego Giedroycia. Jeśli jeszcze coś więcej, no to, ale nie chcę przedłużać. Mamy te 5 minut na pytania. Pani profesor, jeszcze takie pytanie. Jakie znaczenie dla Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza miała postać redaktora Karola Zbyszewskiego? No, przede wszystkim był obecny w tym piśmie cały czas. Muszę przyznać, że Karol Zbyszewski był bardzo cenioną postacią. Przede wszystkim ceniono jego felietony, jego cięty język. On obok Zygmunta Nowakowskiego był taką czołową postacią, która sarkastycznie pisała, ale która była sumieniem emigracji, tak można wręcz powiedzieć. Oni dwaj, każdy na swój sposób, robili
Znaczy, nie chciałabym użyć sformułowania, że robili ferment, ale byli takim, często spełniali rolę kija w mrowisko. Oni w ogóle obaj piętnowali wszelkie małości, jakie wychodziły z członków rządu polskiego. Ja pamiętam jeden z felietonów Karola Zbyszewskiego, który, kiedy było powstanie warszawskie, a dziennik Polski Dziennik Żołnierza zamieścił na pierwszej stronie informację, że któraś ministrowa pojechała służbowym samochodem po pietruszkę na targ w Londynie. Zamiast pisać o powstaniu i o tym, dlaczego polscy lotnicy nie mogą udzielić takiej pomocy, on to w swoim felietonie tak bardzo zgrabnie ujmował. Także to jest chyba główna rola, którą on wykonał. No i piętnowanie polskich wad, no on był tym mistrzem. Także był znaczącą postacią. A do tej pory nie ma o nim żadnej monografii. Może ktoś by się spokusił i napisał. Koniecznie, zachęcamy do tego i też temu ma służyć ta nasza konferencja, nasze spotkanie. Pani profesor, jeszcze takie ciekawe pytanie. Domyślam się, że z Czech lub ze Słowacji. Czy Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza był otwarty na teksty emigracji czechosłowackiej bądź odrębnie czeskiej i słowackiej? I czy zamieszczano tam informacje właśnie o tej bratniej emigracji czechosłowackiej? Mało tego, że zamieszczano informacje, to współpracowano z rządem czeskim, z przedstawicielami czeskiego rządu na emigracji. Także czeskie utwory się nie, ja nie przypominam sobie ani jednego czeskiego utworu. Natomiast na pewno ukazywały się polityczne artykuły i sprawozdania ze wspólnych spotkań nie z pisarzami, tylko z przedstawicielami rządu emigracyjnego Czechosłowacji. Także to na pewno miało miejsce. Natomiast ja myślę, że to, że nie zamieszczano innych powodowane niż polskie nazwiska, to wynikało z tego, że oni po prostu nie mieli w ogóle gdzie publikować. I stąd nie było miejsca na bratnie, bo wtedy tak postrzegano też Czechów. I dlatego ta literatura czy utwory tej nacji się nie, ale nie tylko tej, bo innych również. Także to się mogło zmienić po 89 roku, ale dokładnie nie wiem. Pani profesor, jeszcze tylko doprecyzujemy, bo to chyba padło, że Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza ukazywał się do 2015 roku, zgadza się? Tak, tak, do 15 lipca, po czym sobotni, samoistny dodatek Tydzień Polski został jedynym czasopismem z tej starej emigracji, które ukazuje się do dzisiaj. Mówię o takim czasopiśmie, no codziennego już nie ma, ale jest tygodnik właśnie. I ten Tydzień Polski, który od 1957 roku ukazywał się wraz, redakcja równolegle pracowała nad, bo to prawie ci sami ludzie robili, ci sami ludzie pisywali, co do Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza, do tego sobotnio-niedzielnego dodatku Tydzień Polski. A teraz stało się to, teraz jest to jedyny tygodnik starej emigracji tak zwanej. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za to wystąpienie. Dziękujemy za odpowiedzi. Dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Dziękujemy także za odpowiedzi na wszystkie pytania. Bardzo miło nam było panią profesor gościć na dzisiejszej konferencji. Zachęcamy oczywiście do śledzenia dalszych obrad poprzez nasze media społecznościowe. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. A za chwilkę o 11:30 wykład pana profesora Jarosława Rabińskiego. Serdecznie zapraszamy już za kilka minut.
Witamy bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie w ramach konferencji poświęconej polskiej emigracji politycznej 1939-1990. Naszym gościem jest pan profesor Jarosław Rabiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pan profesor zaprezentuje nam referat poświęcony relacjom między generałem Władysławem Andersem a generałem Władysławem Sikorskim w latach 1941-1943. Panie profesorze, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Na wstępie pozwolę sobie podziękować za zaproszenie do tej zacnej inicjatywy. Bardzo się cieszę. Czuję się zaszczycony, zwłaszcza, że dobór prelegentów jest doskonały. Gratuluję też tego przedsięwzięcia, ogarnięcia tego przedsięwzięcia pod względem technicznym, bo to rzecz niełatwa. A teraz już przechodzę do meritum. Relacje pomiędzy generałem Andersem a generałem Sikorskim. 41-43 to jest temat dość znany. Ja chyba nie powiem tutaj niczego nowego. Zechcę raczej zwrócić uwagę na pewne kwestie moim zdaniem interesujące. Wpleść opowieść o tych relacjach w dziedzinę spraw międzynarodowych. Może powiedzieć troszeczkę o źródłach, na podstawie których mamy dostęp do wiedzy, jak te relacje się kształtowały. No i może troszeczkę opowiedzieć o tym, co pomoże nam zrozumieć, dlaczego jeden i drugi w ten sposób postępowali. Generała Andersa, pierwszego bohatera mojego wystąpienia, nie trzeba chyba na tym forum przedstawiać. Kilka słów na temat samego generała Władysława Sikorskiego, choć jest to też oczywiście postać doskonale znana. Urodził się w 1881 roku, o 11 lat starszy od generała Władysława Andersa. Zmarł tragicznie, zginął w 1943 roku. Bardzo zaangażowany w działalność niepodległościową, między innymi współorganizator Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego. Później już sprawował bardziej formalne funkcje, między innymi w latach 1914-1916 był szefem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Zasłużony podczas wojny polsko-bolszewickiej, to już po odzyskaniu niepodległości, oczywiście mówię bardzo skrótowo i tylko najważniejsze kwestie, podczas której dowodził najpierw 5, później 3 armią i miał swój istotny wkład w pokonanie armii nieprzyjacielskiej. Później w latach 21-22 pełnił obowiązki szefa sztabu. Od grudnia 22 roku, czyli po zabójstwie prezydenta Narutowicza, do maja 23 roku był premierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 24-25 minister spraw wojskowych, a później do 28 roku był dowódcą okręgu korpusu numer 6 we Lwowie. I ten krótki przegląd funkcji, które generał Sikorski sprawował, prowadzi nas do konstatacji, że był człowiekiem docenianym i aktywnym zarówno na polu wojskowym, jak i na polu politycznym. Podczas zamachu majowego zajął takie stanowisko dość nieokreślone, raczej dystansujące się od sporu, co nie przeszkodziło Józefowi Piłsudskiemu potraktować go jako człowieka niepewnego i od 28 roku, pozostając w dyspozycji ministra spraw wojskowych, generalnego inspektora sił zbrojnych, nie pełnił żadnych istotnych funkcji. Zajął się wówczas budową swojego zaplecza politycznego, także dokształcaniem wojskowym, piśmiennictwem militarnym, a więc rozwijał się, można powiedzieć, politycznie i intelektualnie w dziedzinie myśli wojskowej. Co łączyło obydwu panów? Imię Władysław. Ranga, do której doszli, obydwaj byli ostatecznie generałami broni. Stanowisko wojskowe, które zajmowali, bo zarówno generał Władysław Sikorski w czasie II wojny światowej, jak i generał Władysław Anders jeszcze w czasie II wojny światowej pełnił obowiązki naczelnego wodza polskich sił zbrojnych. Później także w latach 1946-1954 doskonale wiemy, był również naczelnym wodzem i generalnym inspektorem polskich sił zbrojnych.
Pewne zamiłowanie do polityki. To, co mówił na początku pan profesor Tadeusz Wolsza o zaangażowaniu generała Andersa w działalność Rady Trzech, było to jednak stanowisko polityczne. Co jest istotne dla naszych rozważań? Generał Sikorski w tym okresie, o którym mam mówić, latach 41-43, ale od września, przełomu września, października 1939 roku, stał się postacią numer jeden zdecydowanie. Mówię tutaj o realnej polityce rozgrywającym wśród polskich władz Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, pełniąc funkcję premiera rządu polskiego i rzeczywiście nie ma co do tego wątpliwości, podporządkowując sobie politycznie prezydenta Władysława Raczkiewicza, który formalnie, nominalnie był postacią numer jeden w życiu politycznym, a także od 7 listopada 1939 roku pełnił funkcję naczelnego wodza, kumulując w swoim ręku no, władzę, powiedzielibyśmy, niemal dyktatorską, choć sam oczywiście pozował i starał się zachowywać pozory, nawet nie pozory, starał się być na tyle demokratą, na ile było to możliwe w sytuacji wojny. Panowie, generałowie, czy jeszcze wówczas generał i pułkownik, poznali się prawdopodobnie po raz pierwszy zetknęli się ze sobą w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Natomiast kontakty bardziej ożywione, powiedzielibyśmy przyjacielskie kontakty, utrzymywali od roku 1925. Tutaj powołuje się na badania pana profesora Zbigniewa Siemaszki, który jakby tą sprawę starał się wyjaśnić dość dokładnie. Twierdzi pan profesor Siemaszko, że panowie spotykali się, odwiedzali się z rodzinami, bywali u siebie w domach. Były to stosunki przyjacielskie. Nic więc dziwnego, i tu już przechodzę do meritum mojego wystąpienia, nic więc dziwnego, że w sytuacji, która wytworzyła się po 22 czerwca 1941 roku, generał Władysław Anders był dla generała Władysława Sikorskiego osobą, którą mógł postawić na czele sił polskich formujących się w Związku Sowieckim. Doskonale wiemy o tym, pamiętamy, że dopiero najazd Niemiec na Związek Sowiecki dał taką możliwość. Krytykowana przez wiele osób umowa Sikorski, układ Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku zaowocował szybko umową wojskową polsko-sowiecką, sierpniową, i na tej podstawie możliwe było formowanie armii polskiej w Związku Sowieckim. Dla Sikorskiego była to rzecz niezmiernie istotna, dlatego że zasadniczą determinantą jego polityki na uchodźstwie było budowanie siły wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd był na uchodźstwie, korzystając z gościny władz najpierw Francji, później Wielkiej Brytanii, a więc siły wielkiej jakiejś nie reprezentował poza siłą moralną i poza dążeniami moralnymi. Natomiast tym, co mogliśmy dać konkretnego, to była siła żołnierza polskiego, wkład polski, krew pod żołnierza polskiego przelewany na różnych frontach. I wcześniej nie do końca powiodło się Sikorskiemu formowanie armii polskiej. Udało się to zrobić we Francji, ale klęska Francji, problemy z ewakuacją żołnierza polskiego przyczyniły się do tego, że liczba żołnierza polskiego no, była mocno zredukowana. Nie przyniosły efektu próby rekrutacji, czy bardzo mizerny efekt próby rekrutacji żołnierza polskiego w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Natomiast przystąpienie i wejście w układ z Polską Związku Sowieckiego stwarzały zupełnie nowe możliwości na powołanie wiele dziesięciotysięcznej armii polskiej, a więc przynajmniej kilku ładnych dywizji, które można było przemieniać w armię, w korpusy i tak dalej, i tak dalej. To była możliwość zrealizowania przez Sikorskiego jego wizji budowy silnej armii. Jego wybór dowodzącego tą armią padł na generała Władysława Andersa, ale od razu mówię, że nie był to wybór pierwszy. Tym kandydatem numer jeden do objęcia dowództwa nad tym wojskiem był generał Stanisław Haller.
którego nie można było odnaleźć, nie stawił się do punktu zbornego. Oczywiście wiemy w tej chwili, że zginął z rozkazu sowieckiego, jak wielu innych oficerów polskich w Starobielsku w 1940 roku. A więc Sikorski nominuje na dowodzącego Armią Polską w Związku Sowieckim generała Władysława Andersa. I jeżeli mówimy o relacjach pomiędzy obydwoma panami, to trzeba powiedzieć, że w tym pierwszym okresie te relacje były naprawdę bardzo dobre. Można powiedzieć, że założenia polityczne, militarne generała Sikorskiego współgrały z ówczesnymi uczuciami i także przemyśleniami generała Władysława Andersa. Można powiedzieć, było to oparte na poczuciu głębokiej wdzięczności za to, czego dokonał Sikorski, czyli za podjęcie przez Sikorskiego ryzyka zawarcia układu niedoskonałego ze Związkiem Sowieckim i na podstawie tego układu umożliwienie wyjścia z łagrów więzień sowieckich rzesz mężczyzn polskich, także z rodzinami, czyli kobiet, dzieci, zwolnienia ich i sformowania, próby sformowania z nich armii. I mamy wydaną drukiem korespondencję, wymianę listów, depesz, meldunków pomiędzy obydwoma generałami i te pierwsze, one wyrażają wdzięczność generała Władysława Andersa za to, co uczynił Sikorski, za ten układ Sikorski-Mański, bo muszę dodać dla jasności, że ten układ był bardzo mocno krytykowany w Londynie. On doprowadził do dużego kryzysu politycznego. Prezydent Raczkiewicz nie dał swojego placet na ten układ. I poparcie ze strony Andersa, a także polityków, którzy przybywali ze Związku Sowieckiego do Londynu i mówili o tym, jakim dobrodziejstwem był ten układ, był wielkim wzmocnieniem generała Sikorskiego, przekonaniem go o tym, że postąpił słusznie. I pewnie warto też powiedzieć, bo spotykamy się tutaj przy okazji rocznicy, świętowania pewnej rocznicy, że w 1941 roku, właśnie w dniach grudniowych, Sikorski dokonał inspekcji Armii Polskiej w Związku Sowieckim, odbył wizytę w Związku Sowieckim, także na Bliskim Wschodzie, ale nas tutaj interesuje przede wszystkim Związek Sowiecki. I w tych właśnie dokładnie dniach, 14, 15, 16 grudnia, towarzyszył mu generał Anders. W tych dniach Sikorski już powracał na Bliski Wschód, ale wcześniej, między innymi 3 grudnia, odbył w obecności generała Andersa ważną rozmowę ze Stalinem, precyzującą warunki formowania Armii Polskiej w Związku Sowieckim. I tutaj, w tym momencie, mówię o grudniu 1941 roku, czyli w pierwszych miesiącach od zawarcia układu Sikorski-Majski, relacje pomiędzy Sikorskim i Andersem układają się znakomicie. Ale one się psują. Wiemy o tym doskonale, że te relacje się popsuły. I gdzie szukać momentu lub też przyczyn, które wpływały na to popsucie się relacji? I kluczowymi takimi momentami w moim przekonaniu są marzec i kwiecień 1942 roku. 18 marca generał Anders na zaproszenie Stalina podejmuje z nim ważną rozmowę na temat Armii Polskiej w Związku Sowieckim. Jest to moment, w którym Sikorski jest jakby poza tymi sprawami, bo przebywa w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce w ogóle Północnej, bo także w Kanadzie. Jest daleko, nie jest na bieżąco. Inicjatywa wyszła ze strony sowieckiej. Anders jest w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ Sowieci, i stąd też inicjatywa sowiecka, Sowieci chcą obciąć racje żywnościowe dla Armii Polskiej, a pamiętajmy, że z tych racji żywnościowych korzystało nie tylko wojska, ale też rodziny wojskowych, które przebywały w okolicach miejsc formowania się armii. Rosjanie chcą obciąć te racje żywnościowe. Dlaczego? Dlatego, że w ich przekonaniu Armia Polska nie wywiązuje się ze swojej, czy strona polska nie wywiązuje się ze swojej części umowy. Dla Sowietów istotne byłoby to, żeby wojsko polskie, jednostki polskie przystąpiły do walki u boku armii sowieckiej. Natomiast dla Sikorskiego było to nie do przyjęcia, zresztą dla Andersa także, tu byli zgodni, ponieważ to by przypominało sytuację z 1940 roku z Francji.
Francji, gdzie poszczególne jednostki polskie szły do wojny przeciwko Niemcom i były przez po prostu przez dowództwo francuskie marnowane, niewykorzystane należycie, z żadnym też efektem propagandowym. A mówię o tej daninie krwi jako też takim zamierzeniu propagandowym generała Sikorskiego. Czyli z tego powodu Rosjanie starają się ograniczyć siłę żołnierza polskiego i Anders samowolnie podejmuje rozmowę ze Stalinem i samowolnie, bez uzgodnienia z generałem Sikorskim, podejmuje decyzję, zgadza się ze Stalinem, czyli jakby układa się ze Stalinem, że w Związku Sowieckim zostaną 44 tysiące żołnierzy, natomiast reszta zostanie wyewakuowana do Iranu. Sikorski jest zaskoczony tym, po pierwsze, że Anders podjął tego typu rozmowę bez jego wiedzy i zgody, ale aprobuje tę decyzję. Zresztą rozmowa na temat ewentualnej ewakuacji nadwyżek Polaków do Iranu też miała miejsce w grudniu 1941 roku, właśnie w czasie tej rozmowy Sikorskiego i Andersa ze Stalinem. Ale teraz tą rozmową z 18 marca Sikorski jest zaskoczony, zdziwiony, ostatecznie ją aprobuje, ale zaczyna dostrzegać, że może coś być w tym, co do niego dochodziło wcześniej, w relacjach na przykład profesora Stanisława Kota, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Związku Sowieckim, że generał Anders jest doskonałym żołnierzem, ale ma też pewne ambicje polityczne albo ma też ambicje podejmowania pewnych decyzji jakby niezależnie od naczelnego wodza. Z drugiej strony Anders, będąc w sytuacji, gdzie jest na miejscu, gdzie rzeczywiście ten los Armii Polskiej w marcu 1942 roku wisi na włosku. Rzeczywiście wydaje się, że robi bardzo dobrze, że podejmuje tę sprawę. W każdym razie mówię o tym dość szeroko po to, żeby pokazać, że jest to jakby taki pierwszy punkt bardzo realny, w którym następuje postawienie Sikorskiego przez Andersa przed faktami dokonanymi. I później bardzo dużo złego dzieje się dalej w marcu i kwietniu pomiędzy obydwoma generałami, ponieważ generał Anders podejmuje rozmowy nie tylko ze Stalinem, ale także z Churchillem i dowódcami wojskowymi brytyjskimi, przyjmując ich sugestie, że bardzo pożądane byłoby wzmocnienie tym wojskiem polskim, które formuje się w Związku Sowieckim, sił brytyjskich na Bliskim Wschodzie. Dla Andersa jest to coś istotnego, ponieważ daje możliwość formowania armii w dużo lepszych warunkach, pod dowództwem niesowieckim, tam gdzieś ostatecznie operacyjnym, ale pod dowództwem brytyjskim. Warunki zaopatrzenia poprawiłyby się w sposób znaczący. I generał Anders przyjmuje tę sugestię. Chce lecieć z tym do Londynu. Sikorski próbuje powstrzymać go. Jest jeszcze cały czas za oceanem. Nie chce, żeby Anders przybył do Londynu pod jego nieobecność. Boi się, że być może Anders będzie przyjmowany z honorami pod jego nieobecność, a bardzo generał Sikorski był czuły na swoim punkcie osobistym i oddawania mu należnej czci. W końcu do tej wizyty dochodzi i w kwietniu, 23 i 27 kwietnia, mają miejsce dwie odprawy z wyższymi dowódcami wojskowymi, w których bierze udział nie tylko generał Anders, ale i generał Kopański, z Bliskiego Wschodu i z Rosji. I w protokołach z tych dwóch odpraw widzimy iskrzenie, duże iskrzenie pomiędzy generałem Sikorskim a generałem Andersem. To są takie docinki, to są prośby formowane na forum publicznym, czyli podczas tej narady przy innych oficerach, żeby generał Anders wytłumaczył się z pewnych swoich słów. Anders z kolei nie rozumie jakby, o co chodzi Sikorskiemu. Jakie były najważniejsze punkty sporne, co wynika z tych protokołów? Na przykład, co wydaje się zupełnie absurdalne, któremu z generałów, czy Andersowi,
po rozmowie ze Stalinem w marcu, czy Sikorskiemu jeszcze po rozmowie w grudniu 1941 roku przypisać zgodę Stalina na ewakuację części żołnierzy polskich. Anders przypisuje u sobie, Sikorski mówi, ale ja już to wynegocjowałem. I jest taki spór, powiedzielibyśmy dość infantylny, o to, jaką liczbę wojska, który z nich wynegocjował. Natomiast są też spory poważniejsze. Na przykład takim dość istotnym sporem, kluczowym powiedzielibyśmy, to jest spór o to, że Sikorski chce zostawić część wojska w Związku Sowieckim. A Anders chce wyewakuować całość wojska. To jest rzecz zasadnicza, ponieważ wyewakuowanie całości armii rzeczywiście dawałoby tej armii możliwość formowania się w dużo lepszych warunkach. To ostatecznie, jak wiemy, następuje. Ale z punktu widzenia Sikorskiego i celów strategicznych Polski, pozostawienie części armii w Związku Sowieckim pokazywałoby Stalinowi, że Polska nadal próbuje dotrzymać tej swojej części porozumienia, podczas kiedy wyewakuowanie zamykałoby jakby ten argument, ale po drugie pozostawienie części armii stwarzałoby możliwość dalszego funkcjonowania całego aparatu administracyjno-rządowego. Chodzi tutaj przede wszystkim o placówki konsularne, placówki dyplomatyczne, funkcjonowanie szkół dla dzieciaków polskich. Podczas kiedy wyewakuowanie całości armii, zamknięcie tego rozdziału, obawiał się Sikorski, uniemożliwi prowadzenie jakiejkolwiek oficjalnej polityki przez rząd polski. To jest dość istotny element sporny. I kolejnym elementem spornym jest to, gdzie powinna zaangażować się armia polska, czyli innymi słowy koncepcja drugiego frontu. Anders jest zwolennikiem ewidentnym koncepcji churchillowskiej miękkiego podbrzusza, dla nas dużo lepszej, powiedzmy sobie szczerze, bo dającej możliwość dojścia przez Bałkany lub przez Włochy do centralnej Europy, a więc dotarcia tam wojskami sowieckimi, wojskami bolszewickimi, jak to w propagandzie było ujmowane. Natomiast Sikorski po rozmowach z Rooseveltem mówi o utworzeniu drugiego frontu gdzieś tam w zachodniej Europie. I widzę, że czas rzeczywiście mocno galopuje. Jestem gadułą, uprzedzałem. To są najistotniejsze rzeczy. To są najistotniejsze rzeczy. One zostały... Ten konflikt pogłębia się, bo jak wiemy doskonale, na przestrzeni 1942 roku rzeczywiście dochodzi do wyewakuowania całości wojsk polskich ze Związku Sowieckiego. Dochodzi do zaostrzenia relacji polsko-sowieckich. W końcu, o czym mówił pan profesor Wolsza, na bazie kwestii katyńskiej dochodzi do zamrożenia tych relacji. Jednocześnie rośnie autorytet generała Andersa w opozycji do generała Sikorskiego. Anders jest przedstawiany wręcz w pismach ukazujących się gdzieś tam w Armii Polskiej na wschodzie, w jej otoczeniu, jako Mojżesz, który wyprowadził Polaków z nieludzkiej ziemi sowieckiej na tereny cywilizowane. A więc te antagonizmy narastają. Narastają do tego stopnia, że już tutaj bardzo mocno skracam, żeby konkludować, że generał Sikorski postanawia dokonać inspekcji armii polskiej na wschodzie. Leci w latem 1943 roku na Bliski Wschód, dokonuje tej inspekcji. Co wiemy ze wspomnień generała Andersa, także z dokumentów, które się pojawiają, wiemy o tym, że doszło wówczas do wyrównania relacji między nimi, że w rozmowach swoich własnych dogadali się, uzgodnili swoje stanowiska, uzgodnili jakby wspólność stanowiska, czego najlepszym dowodem jest fakt, że wówczas podczas pobytu w Armii Polskiej na wschodzie generał Sikorski wydaje rozkaz przeformowania tejże armii na drugi korpus polski pod dowództwem generała Andersa. A więc tutaj historia zatacza jakby pewną parabolę, można powiedzieć, i dochodzi do znowu dobrych relacji. Ten fakt nie został wykorzystany, ponieważ generał Sikorski, wracając z tej inspekcji, jak wiemy, 4 lipca w Gibraltarze ponosi śmierć.
Są rozmaite dywagacje, między innymi także na temat tego, czy właśnie opozycja, która niewątpliwie tworzyła się przy Armii Polskiej na wschodzie, czy ktoś z tej opozycji mógł maczać palce w śmierci Sikorskiego za wcześnie, żeby na to pytanie odpowiadać jednoznacznie. A więc tak wyglądają te relacje w bardzo dużym skrócie. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Pomimo różnic politycznych i takich strategicznych, które dzieliły obydwu panów, oraz ambicjonalnych, bo to był istotny czynnik, niewątpliwie obydwaj mocno cenili się pod względem wojskowym, uznawali swój kunszt wojskowy i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pozostaje mieć tylko pytanie, stawiać pytanie, jak wyglądałyby dalej te relacje, gdyby generał Sikorski powrócił bezpiecznie do Londynu. Są przesłanki, żeby myśleć, że wyglądałyby zupełnie przyzwoicie i panowie współpracowaliby mocno dla sprawy polskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Mamy jeszcze dosłownie minutę bądź dwie. Może uda się panu profesorowi odpowiedzieć na jedno pytanie, przynajmniej jedno pytanie internautki. Tutaj pani Małgosia zadała takie pytanie. Myślę, że po części to już padło w pana profesora wypowiedzi, ale może tak podsumowując, skąd brała się nieufność generała Sikorskiego do dowódcy Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim? I czy to wynik starcia silnych osobowości, podszeptów nieżyczliwych ludzi, a może poczucie zagrożenia pozycji politycznej? Powiem tak, Sikorski na pewno mógł się obawiać, natomiast na pewno Anders nie zagroziłby mu politycznie. Sikorski miał swoje znaczenie i tutaj taka obawa była zupełnie bezpodstawna. Na pewno starcie ambicji, to co powiedziałem, Sikorski nie dopuszczał myśli, że podległy mu dowódca może żądać czegokolwiek od niego inaczej niż drogą służbową. Natomiast słusznie zwróciła pani uwagę na zaplecze polityczne, czy nawet wojskowe. I tutaj na ogół profesor Stanisław Kot jest przedstawiany jako taki intrygant, choć rzeczywiście z jego listów wynika, że bardzo często w bardzo ciepłych i dobrych słowach mówił o Andersie, ale trzeba powiedzieć, że Anders w swoich rozmowach bardzo często Kota pomijał. Uważał go za źródło intryg. Drugą taką postacią często przywoływaną był generał Izydor Modelski i wielu, wielu innych, a więc ta nieufność do Andersa rzeczywiście mogła być zaszczepiana przez wiele osób z takiego zaplecza politycznego czy wojskowego generała Sikorskiego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za wykład, za odpowiedź na pytanie. Życzymy wszystkiego dobrego na zbliżające się święta i zachęcamy też do śledzenia dalszej części konferencji. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja też dziękuję i życzę dalszych owocnych obrad. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do widzenia Państwu. Dziękujemy. I już za kilka minut, równo o godzinie 12, wystąpienie pani dr Iwony Korgi z Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy teraz na wykład pani dr Iwony Korgi, prezes Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Wykład ten będzie poświęcony państwu polskiemu na uchodźstwie w świetle zasobów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Z racji na różnicę czasową, wykład został nagrany wcześniej. Mimo wszystko zachęcamy do komentowania, do zadawania pytań. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. Dzień dobry, mówi Iwona Korga i witam wszystkich serdecznie z Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Dzisiaj opowiem państwu o zbiorach Instytutu, które są związane z rządem polskim na uchodźstwie albo z czasami rządu polskiego na uchodźstwie. Ale zanim do tego przejdę, chciałabym państwu opowiedzieć o kilka słów o Instytucie, bo może nie wszyscy jednak wiedzą, jaką instytucją jest Instytut. Otóż Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce powstał 4 lipca 1943 roku w Nowym Jorku i był stworzony przez przyjaciół Józefa Piłsudskiego, ministrów II Rzeczpospolitej, Wacława Jędrzejewicza, pułkownika Ignacego Matuszewskiego i podpułkownika Flora Reichmana, a także działaczy polonijnych, wydawców dużych pism polskich w Stanach Zjednoczonych. I był pomyślany jako kontynuacja działającego przed wojną Instytutu Piłsudskiego, który został założony w Warszawie, a po śmierci marszałka przyjął jego imię. I teraz, jaka jest misja Instytutu? Otóż ta misja przez ostatnie 77 lat nie zmieniła się. Jest to pozyskiwanie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych, a jednocześnie szeroko pojęta edukacja historyczna i promocja Polski w Stanach Zjednoczonych. Skąd pochodzą dokumenty? Bo myślę, że w sferze naszego wykładu jest to ważne. Otóż dokumenty Instytutu Piłsudskiego przechowywane obecnie tutaj na Greenpointie przy 138 Greenpoint Avenue na Brooklynie pochodzą z kilku źródeł. Obecnie archiwum liczy ponad 1 000 000 dokumentów, czyli około 200 metrów bieżących. W skład archiwum Instytutu wchodzą oczywiście nie tylko dokumenty, ale także inne materiały, które są opracowane, w tym kolekcja fotograficzna. Skąd rzeczywiście są te materiały? Ja sobie tutaj wynotowałam kilka rzeczy, żeby nie pomylić niczego, ale generalnie najważniejszą częścią, skąd pochodzą materiały, to po pierwsze zbiory Instytutu Piłsudskiego w Warszawie, czyli tego instytutu, który działał w Warszawie przed wojną i część zbiorów udało się uratować we wrześniu 1939 roku i opuściły one Polskę wraz z rządem polskim, później przez całą Europę, podróżowały i w efekcie przypłynęły do Stanów Zjednoczonych i zostały przekazane odrodzonemu Instytutowi. Jest to około 20% zbiorów obecnych i dotyczą one kształtowania się państwa polskiego po 1918 roku. Z naszego punktu widzenia dzisiejszej konferencji to nie będą zbiory, o których będę mówić. Następnie to spuścizna aktowa oficerów, polityków i placówek dyplomatycznych pozyskana po cofnięciu uznania rządu polskiego na uchodźstwie. I to są materiały, na których będę się koncentrować. Następnie wśród zbiorów Instytutu są materiały pozyskane od tak zwanej emigracji żołnierskiej, czyli ludzi, którzy przeszli przez łagry i zesłania. I następnie od wybitnych mężów stanu, dyplomatów czy wojskowych, którzy pozostali na emigracji i z tych zbiorów również będziemy korzystać na dzisiejszym spotkaniu. Chronologicznie zbiory Instytutu obejmują okres od powstania styczniowego do czasów współczesnych. Dwa najstarsze zbiory to archiwum Leona Orłowskiego i Waleriana Płatanowa i pochodzą one z połowy XIX wieku. Dodatkowo zbiór Płatanowa jako jedyny w całym archiwum został zakupiony. Pozostałe zbiory pochodzą z darów. Trzeba to właśnie jasno podkreślić, że zostały nieodpłatnie przekazane do Instytutu. I co jest ważne również to, że wszystkie zbiory Instytutu
pochodzą właśnie z tych darów. Tylko ten jeden jest zakupiony, co stwarza, że bardzo trudno jest przewidzieć, gdy mamy zapytania i nasi badacze nie do końca rozumieją, dlaczego nie mamy niektórych zbiorów, a inne mamy. No po prostu zostały nam przekazane w takiej formie i posiadamy tylko to, co posiadamy. Nigdy nie byliśmy placówką rządową na tyle, aby otrzymywać specjalne kolekcje rządowe. Także te zbiory są wybiórcze i zależało przekazywanie ich w większości od kontaktów, zaufania do naszej placówki przez poszczególne zarówno osoby, jak i też organizacje, które decydowały się przekazać te zbiory instytutowi. Więc wracając do tej części zbiorów związanej czy przekazanej przez placówki czy też agendy rządu polskiego na uchodźstwie po 5 lipca 1945 roku, gdy rząd polski stracił uznanie sojuszników, to te zbiory można podzielić na kilka części. Ten podział jest przygotowany przeze mnie, więc oczywiście można go zmieniać dowolnie. W zbiorach Instytutu znajdują się zbiory instytucjonalne, zbiory placówek dyplomatycznych i rządu polskiego na uchodźstwie. Jako pierwsza kolekcja występuje rząd polski na migracji i tu chciałabym zwrócić uwagę na nazewnictwo. Otóż kolekcja ta została nazwana w ten sposób wiele dziesięcioleci lat temu i nigdy ta nazwa nie została zmieniona, chociaż wszyscy wiemy, że obecnie używamy nazewnictwa rząd RP na uchodźstwie. Więc to zwracam Państwa uwagę na tą kolekcję. Jaką następną chciałabym wymienić materiały Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku z lat 1930-1945, gdzie jest wiele ciekawych materiałów związanych właśnie z placówką tutaj już w Stanach Zjednoczonych. Następnie Najwyższa Izba Kontroli w Nowym Jorku z lat 1940-1945, Polskie Rządowe Centrum Informacyjne z lat 1940-1945. Ona jest mi szczególnie bliska, jest mi ta kolekcja, ponieważ kiedyś wiele pracowałam badawczo nad materiałami informacyjnymi rządu polskiego na uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego, więc te materiały można tutaj znaleźć. Następnie samodzielna placówka wywiadowcza STZ, która działała tutaj w Nowym Jorku. I ze zbiorów tych część kolekcji dostępnych jest online. Dla wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie korzystali ze zbiorów zdigitalizowanych Instytutu, to serdecznie zachęcam do wejścia na naszą stronę i następnie na podstronę archiwa online i tam dziesiątki tysięcy stron dokumentów zostało zeskanowanych. Najwięcej z tego archiwum, które zostało uratowane z Polski w 1939 roku, ale są też zbiory dotyczące II Rzeczpospolitej i w tej części właśnie jest digitalizowana kolekcja Rząd Polski na Emigracji, następnie Ambasada RP w Watykanie oraz część materiałów placówki wywiadowczej STZ w Nowym Jorku i możecie Państwo bezpłatnie w każdej chwili z tych zbiorów korzystać. Więc to są te zbiory instytucjonalne. Następnie kolekcje osobiste wojskowych. I to też taka uwaga. Często te zbiory instytucjonalne w jakimś sensie związane są z kolejnymi zbiorami. Gdyż jeżeli ktoś przekazywał nam jakieś kolekcje, to często była to jakaś partia dokumentów i albo je zbierał, albo ochraniał. I tak jest w tym wypadku. I zacznę tutaj od zbiorów pułkownika Mariana Chodackiego, który w latach 50. był dyrektorem Instytutu Piłsudskiego, a jednocześnie był szefem placówki wywiadowczej STZ. I on zabezpieczył zbiory tej placówki i jednocześnie zbiory Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Przechował je i w latach 50. przekazał je Instytutowi Piłsudskiemu. Z tymi zbiorami jest związana niesamowicie intrygująca historia, gdy major Chodacki je starał zabezpieczyć się, przechował je u sióstr zakonnych, wtajemniczył tylko kilka osób, które na podstawie specjalnych listów mogły starać się o ich wydobycie.
Nie musiało do tego dojść, bo sam pułkownik Chodacki zawierzył i zaufał Instytutowi, że jest instytucją odpowiednią, gdzie te zbiory mogą być przechowywane i sam je tutaj przywiózł do Instytutu Piłsudskiego. Następnie w zbiorach Instytutu jest kolekcja majora Witolda Langenfelda, również przedstawiciela wywiadu polskiego. Jest tam dużo ciekawych materiałów. Pułkownika Leona Mitkiewicza, który był przedstawicielem rządu RP na uchodźstwie w Waszyngtonie. Jest kolekcja dotycząca generała Władysława Andersa i generała Władysława Sikorskiego, ale są to kolekcje, które w dużej części nie posiadają oryginalnych dokumentów, a raczej wycinki prasowe czy też materiały drukowane. Mogą zdarzyć się jakieś ciekawostki, ale nie jest to zbiór przekazany przez tych polityków i wojskowych. A kolejną grupą są archiwa, które ja nazwałam dyplomatyczne. Czyli mamy tutaj zbiory polskich dyplomatów, którzy w różny sposób byli związani z rządem polskim na uchodźstwie. I rozpoczęłabym opis tych kolekcji od kolekcji trzech ambasadorów. Otóż w zbiorach Instytutu znajdują się zbiory ambasadora Józefa Lipskiego, ambasadora Juliusza Łukasiewicza i ambasadora Michała Sokolnickiego. Oni byli w różny sposób związani z rządem polskim na uchodźstwie, ale te powiązania zaraz wyjaśnię. Zanim przejdę do już omawiania wybranych przeze mnie kolekcji, to chcę jeszcze do tej grupy dołączyć Archiwum Prezydenta RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza, Archiwum Konsula Heliodora Sztarka, Archiwum Jana Weinsteina, pracownika służby dyplomatycznej i Archiwum Jana Erdmana, również pracownika służby dyplomatycznej, w tym wypadku konsulatu RP w czasie wojny w Kujbyszewie. I teraz opowiem o kilku tylko wybranych kolekcjach w kilku słowach, aby je bliżej Państwu przybliżyć. Dodatkowo oprócz kolekcji aktowych dokumentów Instytut posiada piękną kolekcję fotograficzną. Jest to kolekcja 151 i w tej kolekcji jest ponad 20 tysięcy zdjęć. Te zdjęcia zostały również przekazane przez agendy rządu polskiego na uchodźstwie, głównie przez to Polskie Centrum Informacyjne w Nowym Jorku, ponieważ one były tutaj przesyłane przez całą wojnę i służyły do publikacji, informowania społeczeństwa amerykańskiego i administracji. I szczęśliwie trafiły w ręce Instytutu. Część z nich jest zdigitalizowanych i również jest dostępnych na stronie Instytutu www.pilsudski.org na podstronie właśnie archiwum online. I są to zbiory związane przede wszystkim z wojskami polskimi, czyli Wojsko Polskie na Zachodzie, drugi korpus, wcześniej armia, tak zwana armia generała Andersa, następnie właśnie przedstawiciele rządu polskiego na uchodźstwie i to Państwo mogą zobaczyć właśnie na naszej stronie i można te zdjęcia również używać bezpłatnie do badań naukowych. Natomiast wszystkie te zdigitalizowane dokumenty, jeżeli Państwo chcecie zrobić z nich jakiekolwiek publikacje naukowe, trzeba się wtedy zwrócić do nas o zgodę. Ale teraz, tak jak powiedziałam, przechodzę do opowieści o wybranych zbiorach. Więc ze zbiorów instytucjonalnych wybrałam tą polską, tą placówkę wywiadowczą STZ, ponieważ te zbiory są w części online, ale chciałam je Państwu przybliżyć. Więc ta placówka działała w Nowym Jorku od sierpnia 1941 roku do końca wojny na podstawie porozumienia, jakie zawarł rząd polski na uchodźstwie z władzami amerykańskimi, obsługiwała nie tylko Amerykę Północną, ale jednocześnie Południową, w tym takie kraje jak Brazylia, Argentyna, Chile, Paragwaj, Urugwaj, Peru i tak dalej. I głównym jej celem było tworzenie przede wszystkim odpowiednich, zbieranie informacji, szczególnie które dotyczyły
stanu rozwoju Polonii, agitacji i penetracji komunizmu, ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunku do Stanów Zjednoczonych, spraw polskich, a także monitorowano prasę innych narodowości, w tym ukraińską, niemiecką i tak dalej. Tych materiałów jest dużo i warto do nich zaglądnąć. Jeśli chcemy mówić o zbiorach dyplomatycznych, to również wybrałam dla Państwa te zbiory związane z ambasadorami. I tutaj mamy przede wszystkim zbiór, czy też archiwum ambasadora Józefa Lipskiego, który przed wojną był ambasadorem Polski w Berlinie. Następnie był ochotnikiem w kampanii francuskiej, później pracował dla rządu RP na uchodźstwie, a od 1951 roku przejął obowiązki przedstawiciela rządu RP w Waszyngtonie. I te zbiory są rozległe, bardzo interesujące, ciekawe, pokazują przede wszystkim działalność ambasadora Lipskiego przed wojną w Berlinie, ale cały okres wojenny, a szczególnie powojenny. I warto z nich skorzystać, nie są zdigitalizowane. Następne zbiory dyplomatyczne to zbiory, czy też archiwum ambasadora Juliusza Łukasiewicza. Ten zbiór jest inny, gdyż ambasador Łukasiewicz sprawował funkcję do końca września 1939 roku we Francji i później już jego kontakty z rządem polskim na uchodźstwie nie były najlepsze. Został po prostu, że tak powiem, wyrzucony z służby dyplomatycznej i występował przeciwko rządowi Sikorskiego. Więc, ale są to ciekawe materiały i warto również z nich skorzystać. Kolejnym zbiorem to jest archiwum ambasadora Michała Sokolnickiego, który przed wojną i przez dłuższy okres, przez całą część II wojny światowej był polskim ambasadorem w Turcji. Rząd generała Sikorskiego próbował go stamtąd odwołać, ale nie udało się. I te zbiory są bardzo interesujące. Sokolnicki robił wiele ważnych i pożytecznych inicjatyw. Był bardzo dobrze odbierany przez władze tureckie. Jako kolejny zbiór, już może taki bardziej marginalny, ale ciekawy, chciałam powiedzieć kilka słów o zbiorach Jana Erdmana, przedwojennego dziennikarza, który w czasie wojny właśnie był polskim konsulem, przedstawicielem w konsulacie, ambasadzie w Kujbyszewie. I zbiory te dotyczą działalności tej placówki, ale przede wszystkim dotyczą materiałów związanych z polskimi zesłańcami i łagiernikami właśnie w Rosji sowieckiej. I w zbiorach Erdmana przechowały się, on po prostu te zbiory uratował i wywiózł z Rosji. Przechowały się przede wszystkim listy i poezja zesłańców z terenów Rosji. Następnie dalsze materiały związane już z armią generała Andersa, notatnik z życzeniami świątecznymi z naszego życia przesłany do ambasady w Kujbyszewie. Także Jan Erdman zachował te niezwykłe pamiątki, z którymi dzielili się zesłańcy na różnych skrawkach papieru, na gazetach rosyjskich, a były przesyłane do ambasady w Kujbyszewie i Erdman, wychodząc z armią Andersa, te zbiory przechował. I przywiózł je do Nowego Jorku, pracował później w Polskim Centrum Informacyjnym, redagując wyjątkowo dobre czasopisma i został na emigracji. A w kwestiach osobistych został, był związany z Martą Wańkowicz, córką Melchiora Wańkowicza i razem mieszkali tutaj właśnie pod Nowym Jorkiem przez długie lata po wojnie. Te wszystkie zbiory, o których Państwo mówią, są oczywiście niezwykle ciekawe, niezwykle interesujące. Część z nich dostępna jest online, ale większość dostępna jest u nas, w siedzibie Instytutu. Z tych zbiorów online może korzystać każdy. Z Instytutu na miejscu również. Państwo wiecie, jest obecnie pandemia,
archiwa w Nowym Jorku i czytelnie są nieczynne, więc jeżeli tylko sytuacja pandemiczna pozwoli, myślę, że w połowie roku wszystko, 21 wszystko wróci do normy. My wykonujemy kwerendy badawcze tutaj w Instytucie, więc jeżeli Państwo mają jakąś wyjątkową potrzebę sięgnięcia do jakiegoś dokumentu, to serdecznie zapraszam, można do nas pisać. Ale bardzo proszę również o pewne zrozumienie, że nie możemy wykonać dla Państwa wszystkiego. Czyli na przykład nie możemy zeskanować całego Archiwum Lipskiego czy kolejnych ambasadorów. Mamy bardzo skromny personel i skromne możliwości, więc możemy poświęcić tylko określoną liczbę czasu, ilość czasu na przygotowanie kwerend. Także te wszystkie informacje na temat kwerend są również na naszej stronie www.piłsudski.org. Zachęcam do korzystania, bo jak widać, tych zbiorów jest bardzo dużo i z pewnością są rzeczy nieodkryte, rzeczy ważne, potrzebne, które Państwo wykorzystacie w swoich pracach, artykułach i będziecie odkrywali te nowe wydarzenia, czy też porządkowali to, co już zostało napisane. Także zachęcam do odwiedzin Instytutu, zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Jeżeli ktoś ma pytania, mój e-mail firmowy to office@pilsudski.org. Zresztą strona Instytutu jest bardzo dobrze wielu osobom znana. Mamy również stronę facebookową, mamy stronę w LinkedIn. Także proszę się z nami kontaktować. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i do wspierania. Także dziękuję jeszcze raz uprzejmie i serdecznie pozdrawiam i zapraszam do miłego spotkania tutaj w Nowym Jorku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Prezes za przedstawienie nam zasobów Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku. Mamy nadzieję, że wielu z Państwa zachęciliśmy do tego, żeby Nowy Jork odwiedzić. Do tego pewnie nie trzeba zachęcać, ale przede wszystkim, żeby odwiedzić także Instytut Piłsudskiego. Z własnego doświadczenia wiem, że te zbiory są naprawdę szalenie ciekawe, interesujące i też atmosfera w Instytucie jest tak ciepła, że po prostu miło tam spędzić trochę czasu na kwerendzie archiwalnej. Zostały przed nami jeszcze dwa bardzo ciekawe wystąpienia. I już za kilka minut, równo o 12:30, zapraszamy na wystąpienie pana profesora Krzysztofa Kani z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do zobaczenia.
Dzień dobry, witamy ponownie, witamy na kolejnym wykładzie w ramach naszej konferencji. Naszym gościem jest profesor Krzysztof Kania z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. I pan profesor zaprezentuje nam wystąpienie pod nazwą Zawsze służąc Polsce, emigracyjne losy Edwarda Raczyńskiego. Oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie na tą bardzo ważną konferencję. Zanim zacznę opowiadać państwu o emigracyjnych losach Edwarda Raczyńskiego, winien jestem krótką informacją o wcześniejszych kolejach życia mojego bohatera i wzmiankę o tym, dlaczego koniec II wojny światowej zastał go w Londynie, a miasto to stało się dla niego domem, zaś Anglia drugą ojczyzną. Edward Raczyński wywodził się po mieczu z bodaj najwybitniejszego rodu Wielkopolski. Jego przodkami byli tacy znamienici działacze polityczni, społecznicy, publicyści, kolekcjonerzy oraz fundatorzy, jak Edward Raczyński starszy, Roger Maurycy Raczyński czy Edward Aleksander Raczyński. Swoje staranne wykształcenie zawdzięczał prywatnym nauczycielom, wyśmienitym pedagogom z carsko-królewskiego III Gimnazjum Wyższego w Krakowie, a także kadrze akademickiej uniwersytetów w Lipsku, Londynie i Krakowie. Swoje pierwsze szlify w polskiej dyplomacji Raczyński stawiał w ataszacie wojskowym w Bernie. Jego wiedza i liczne zalety, skrupulatność, takt, obycie oraz umiejętność szybkiego uczenia się po niedługim czasie zostały zauważone przez przełożonych, którzy już w 1919 roku oddelegowali naszego bohatera na urząd pierwszego sekretarza poselstwa polskiego w Danii. Podczas 3 lat spędzonych nad cieśniną Sund Raczyński przede wszystkim informował centralę o najważniejszych zagadnieniach związanych z sytuacją wewnętrzną i zagraniczną Danii. Był autorem opracowania pod tytułem Kopenhaga – Klucz do Bałtyku, poprzez które chciał uzmysłowić warszawskim decydentom rolę i znaczenie Danii jako najpoważniejszego partnera handlowego Polski w akwenie Morza Bałtyckiego. Kolejne kroki Raczyńskiego związane były z Londynem, miastem już dość dobrze mu znanym, choćby z okresu studiów. Objęcie stanowiska sekretarza w poselstwie polskim w Anglii było dużym wyróżnieniem dla niespełna 31-letniego Raczyńskiego. Placówka londyńska zaliczała się bowiem obok berlińskiej, paryskiej, moskiewskiej i waszyngtońskiej do jednej z najważniejszych w koncepcjach i planach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W raportach przesyłanych do centrali zawierał informacje dotyczące m.in. sytuacji wewnętrznej Anglii, zmian na najwyższych szczeblach władzy, polityki zagranicznej Albionu i jego stosunku do Polski, a także swoje opinie na temat głównych decydentów brytyjskiej sceny politycznej. Ogromnym sukcesem Raczyńskiego było zorganizowanie kampanii w 1923 roku w obronie skazanych na karę śmierci arcybiskupa Jana Cieplaka i prałata Konstantego Butkiewicza, co zaowocowało zwolnieniem arcybiskupa. Niestety Butkiewicz został zamordowany strzałem w tył głowy. Powrót do centrali w Warszawie w 1926 roku był spowodowany zarówno zawirowaniami w życiu osobistym Edwarda Raczyńskiego, zmarł jego ojciec, jak i chęcią dalszego rozwoju zawodowego. Jednym z marzeń młodego dyplomaty był wyjazd na wschód, a dokładnie do Związku Sowieckiego i objęcie tam funkcji szefa placówki w Moskwie. Z tego też względu został początkowo przeniesiony do Wydziału Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Natomiast swoje pierwsze samodzielne stanowisko Raczyński objął w 1931 roku, kiedy to został naczelnikiem Wydziału Organizacji Międzynarodowych. W zakres jego kompetencji wchodziły sprawy związane z Ligą Narodów, Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze, Wolnym Miastem Gdańskiem, mniejszościami narodowymi, komunikacją i transportem oraz kwestiami wyznaniowymi. Chociaż
Raczyńskiego ciągnęło na wschód, to swoje losy ostatecznie związał z Zachodem. W 1932 roku otrzymał niezwykle prestiżowe stanowisko stałego delegata RP przy Lidze Narodów w Genewie, zaś po dwóch latach objął jeszcze ważniejszą godność, a mianowicie ambasadora przy dworze świętego Jakuba w Londynie. Stosunki z Wielką Brytanią należały w dwudziestoleciu międzywojennym z punktu widzenia każdego wówczas państwa do najważniejszych relacji dwustronnych. Można je współcześnie porównać do kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi lub z Federacją Rosyjską. 5 lat zajęło Raczyńskiemu, aby przekonać głównych angielskich decydentów, że Polska była ważnym krajem na mapie Europy, zagrożonym z dwóch stron przez totalitarne mocarstwa, które bezceremonialnie parły do wojny. Wyjściem z sytuacji mogła okazać się budowa Związku Państw Europy Środkowo-Wschodniej, które współdziałałyby ze sobą i miałyby po swojej stronie Anglików i Francuzów. Z kolei najistotniejszą kwestią 1939 roku pozostawały polsko-angielskie negocjacje o układ polityczny w związku z ekspansywną polityką Hitlera. Odpowiedni układ wzajemnej pomocy wraz z tajnym protokołem sygnowano 25 sierpnia. Ze strony polskiej podpis złożył na nim Raczyński, który telefonicznie konsultował się w tej sprawie z Józefem Beckiem. Długoletnie starania polskiej dyplomacji o układ sojuszniczy z Wielką Brytanią stały się faktem. Niestety radość z tego historycznego wydarzenia nie trwała długo i nie powstrzymała Hitlera, a później i Stalina od zaatakowania Rzeczpospolitej, co w konsekwencji doprowadziło do czwartego rozbioru Polski. W okresie II wojny światowej Raczyński, mimo zmiany władzy, Piłsudczyków zastąpili Sikorszczycy, trwał na stanowisku ambasadora w Londynie. Należy podkreślić, że w żadnym razie nie świadczyło to o jego koniunkturalizmie, a wynikało raczej z poczucia obowiązku i potrzeby pracy dla kraju. Ambasador nieraz podkreślał swoją apolityczność i przedkładał służbę ojczyźnie ponadpartyjne podziały. Pro patria et pro publico bono. Już jako 17-latek w swoim wierszu pod tytułem Postanowienie pisał, cytuję: daj mi dla ciebie żyć, mój kraju drogi, czysto i nie jak ten, co radość grzebie. Bez zniechęcenia, bez gniewu, bez trwogi, służyć ci życiem i umrzeć za ciebie. Proszę państwa, służba Polsce i Polakom była powołaniem Raczyńskiego. Czuł się odpowiedzialny za losy kraju, stwierdziła po latach jedna z jego córek, Wirydianna Rej. Z wielu misji, które Raczyński podejmował jako ambasador w Londynie do 1945 roku oraz kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1941-1943, wspomnieć wypada przynajmniej o następujących. O zabiegach celem przystąpienia Wielkiej Brytanii i Francji do wojny, co mu się udało zrealizować 3 września, o walce z wrogą Polsce propagandą, o wyborze nowych władz na emigracji, o organizacji wizyt między innymi polskiego ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego oraz premiera i naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego i wielu innych. W 1940 roku Raczyński zorganizował i usankcjonował z władzami Wielkiej Brytanii przerzucenie polskiego rządu oraz polskiej armii z Francji na wyspy. Organizował także kolejne wizyty premiera Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych, których celem było zaangażowanie tego państwa w sprawę polską. Pracował nad ułożeniem poprawnych stosunków polsko-sowieckich. Podjął się także misji nagłośnienia na Zachodzie sprawy położenia ludności żydowskiej w okupowanej Polsce i był zaangażowany w szereg innych kwestii, które ze względów czasowych nie mogą być tu szerzej omówione. By wymienić chociażby Katyń, o którym wspominał profesor Tadeusz Wolsza w inauguracyjnym referacie, czy Powstanie Warszawskie. Warte uwagi jest także zaangażowanie Raczyńskiego w konferencję tzw. Wielkiej Trójki w Teheranie i Jałcie i uzmysłowienie Anglikom, w tym osobiście
Winstonowi Churchillowi ważności zagadnienia wschodniej granicy państwa polskiego wraz z Wilnem i Lwowem oraz Prusami Wschodnimi. Wydaje się, że politycy brytyjscy pomimo zapewnień o specjalnym traktowaniu polskiego sprzymierzeńca szybko zaczęli stosować znaną w historii politykę nielojalności wobec swojego przyjaciela. Przed wybuchem II wojny światowej celem ich polityki było odsunięcie konfliktu zbrojnego możliwie jak najdłużej i jak najdalej od granic Wielkiej Brytanii, czyli tak zwane appeasement policy. W trakcie II wojny światowej najważniejszy okazał się tak zwany czynnik ludzki, a mianowicie nieograniczone zasoby Armii Czerwonej. Odnoszę wrażenie, że Brytyjczycy nie do końca zdawali sobie sprawę, z kim mieli do czynienia i jak będzie w niedalekiej przyszłości wyglądać Europa i świat, również dla interesów Imperium Brytyjskiego. Przechodząc, proszę Państwa, do meritum mojego wystąpienia, zaznaczę, że Raczyński po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji w Londynie i miał już nigdy nie ujrzeć zachodu słońca nad Wisłą i Wartą. Pozbawiony stanowiska przez władze w Warszawie 5 lipca 1945 roku wystosował do ministra spraw zagranicznych Anglii i Dena notę protestacyjną przeciwko uznaniu tymczasowego rządu jedności narodowej w Warszawie przez Wielką Brytanię. Tak argumentował brak możliwości złożenia swojego urzędu. Nie mogę przekazać moich funkcji władzy i urzędu nikomu bez właściwych instrukcji prezydenta i rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Koniec cytatu. I dodawał dalej, że, cytuję, naród polski nigdy nie zrezygnuje ze swego prawa do niepodległego bytu i o to prawo będzie niezłomnie walczył, pomimo uznania jego obecnej zależności przez inne mocarstwa. Koniec cytatu. Raczyński jako jeden z głównych wrogów nowego ustroju był wszak związany zarówno z Józefem Piłsudskim, jak i Władysławem Sikorskim. Nie mógł wrócić do kraju, gdzie groziła mu kara śmierci lub długoletnie więzienie. Pozostając na emigracji, poświęcił się całkowicie sprawom rodaków oraz pozostawał zaangażowany w sprawy polityczne. Jako osoba kierująca tymczasowym Komitetem Skarbu dla Spraw Polskich oraz jako główny polski doradca w brytyjskim Ministerstwie Pracy organizował opiekę nad Polakami nie tylko na Wyspach, ale również tam, gdzie skupisk rodaków było najwięcej – we Włoszech i Francji, w Niemczech czy na Bliskim Wschodzie. Ułatwiał wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Australii, ale także powroty do Polski dla wszystkich tych, którzy sobie tego życzyli. Starał się także o pomoc ze strony Anglików w utworzeniu nowych miejsc pracy lub sprzyjaniu inicjatywie samozatrudnienia. Zabiegał o dotacje na polskie instytucje naukowe i kulturalne, szkoły oraz biblioteki. Raczyński wielokrotnie podkreślał, że możemy winić Anglików za brak pomocy w pierwszych dniach wojny oraz sprzedanie Polski w trakcie jej trwania, Teheran, Jałta. Niemniej jednak w latach 1945-1949 zachowali się oni życzliwie, nie szczędząc szczerych wysiłków w załatwienie niezwykle trudnych spraw związanych z przebywającymi na uchodźstwie Polakami. Udzielając schronienia, przeznaczając swoje środki finansowe, wydając pozwolenia i ułatwiając Polakom start w nowej rzeczywistości, starali się spłacić swój dług z początku i końca wojny. Uważał, że, cytuję, całe postępowanie brytyjskie w stosunku do emigrantów polskich po zakończeniu tej wojny było bardzo życzliwe, bardzo przychylne i rzeczywiście dało dobry rezultat. Koniec cytatu. Zresztą autorefleksja Brytyjczyków nad decyzjami podjętymi podczas II wojny światowej przyszła dość szybko. Omawiając sytuację w Europie, Churchill już 5 marca 1946 roku w swym słynnym przemówieniu w Fulton stwierdził, cytuję, od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc nasz kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką. Są one wszystkie poddane w takiej czy innej formie wpływowi sowieckiemu, ale także w wysokiej i rosnącej mierze kontroli
ze strony Moskwy. Koniec cytatu. Imponująca była również aktywność ambasadora na polu międzynarodowym, zarówno w ruchu europejskim, jak i międzynarodówce liberalnej. Raczyński wytrwale i do znudzenia powtarzał politykom zachodnim o konsekwencjach Jałty. Przemawiał w obronie ujarzmionych narodów Europy Środkowo-Wschodniej i zabiegał o współpracę regionalną oraz zbliżenie między Wschodem a Zachodem na rzecz integracji europejskiej. W 1954 roku Raczyński stanął po stronie przeciwników Augusta Zaleskiego, kiedy ten zdecydował się nie przekazywać władzy prezydenckiej przewidzianemu następcy. Sam wybór Zaleskiego na prezydenta RP na emigracji w 1947 roku budził już niemałe kontrowersje i stał się przyczyną rozbicia politycznego w Londynie. Spory z 1954 roku jeszcze bardziej te antagonizmy pogłębiły. Część emigracji, w tym Raczyński, pozbawiła Zaleskiego władzy, powołując Radę Trzech, organ o charakterze quasi-prezydenckim. Zaleski w ramach rewanżu pozbawił Raczyńskiego funkcji ambasadora. W ten sposób aż do śmierci Zaleskiego w 1972 roku na emigracji istniały dwa ośrodki władzy z prerogatywami prezydenta. Na przestrzeni 18 lat istnienia Rady Raczyński niezmiennie wchodził w jej skład. Kiedy brał udział w jej posiedzeniach, starał się raczej godzić zebranych, niż wchodzić w niepotrzebne dyskusje i spory polityczne. Skupiał się przede wszystkim na sprawach ważnych dla Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dzielących ten sam los, co jego ojczyzna. Bohater mojego wystąpienia współorganizował i brał czynny udział m.in. w Marszu Wolnych Polaków w kwietniu 1956 roku, Wiecu Solidarności z Robotnikami Poznania w lipcu 1956, czy manifestacji w obronie Czechosłowacji w sierpniu 1968. Przemawiał na falach Radia Wolna Europa oraz na kongresach, sympozjach i konferencjach organizowanych w różnych miejscach na świecie. W swoich odczytach w Brukseli, Florencji, Hadze, Londynie, Nicei, Paryżu, Rzymie, Strasburgu, Sztokholmie czy Curichu kładł nacisk na ciągły brak poszanowania indywidualnej i politycznej wolności w Europie Środkowo-Wschodniej. Podkreślał potrzebę odzyskania przez narody ujarzmione wolności oraz ich integracji ze wspólną i wolną Europą. Pracował także nad scaleniem dwóch ośrodków politycznych i zabiegał o to, aby emigracja znów zaczęła mówić jednym głosem. Raczyński doskonale zdawał sobie sprawę, jak ten sztuczny podział był odbierany przez rodaków w kraju i jaką pożywkę cały ten ambaras stanowił dla warszawskiej wierchuszki, która wykorzystywała każdą okazję do zdyskredytowania i ośmieszenia polskich władz na obczyźnie. Niemało o wspomnianych kwestiach dowiadujemy się z prowadzonej przez niego systematycznej i wieloletniej korespondencji, między innymi z długoletnim dyrektorem Radia Wolna Europa, Janem Nowakiem-Jeziorańskim, ambasadorem Wolnych Polaków we Francji, Kajetanem Morawskim, czy współzałożycielem Związku Polskich Federalistów w Stanach Zjednoczonych, Romanem Michałowskim. Wydawać by się mogło, że ponad 80-letni Raczyński nie odegra już znaczącej roli na emigracji. Nic bardziej mylnego. Pomimo swojego wieku 88 lat i stanu zdrowia całkowita utrata wzroku, które według niego były decydujące i poniekąd powinny zaważyć na przyjęciu przez urzędującego prezydenta Stanisława Ostrowskiego decyzji o jego rezygnacji, został on wybrany prezydentem RP. Okres sprawowania przez niego funkcji głowy państwa na emigracji zbiegł się w czasie z ważnymi wydarzeniami zarówno w Polsce, jak i na świecie. Pomimo to Raczyński doskonale odnalazł się w nowej dla niego sytuacji. Zabiegał o fundusze dla strajkujących nad Wisłą, opozycjonistów. Piętnował wprowadzenie przez generała Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981. Prosił o zdecydowaną deklarację mocarstw zachodnich w przypadku ewentualnej inwazji wojsk sowieckich. Ten schorowany i niewidzący już człowiek swoją postawą i zaangażowaniem
kolejny raz dawał przykład siły charakteru i wielkiego patriotyzmu. Brał udział w manifestacjach przeciwko uwięzionym i internowanym działaczom opozycji oraz wspierał organizacje polonijne, widząc w nich ogromną siłę i możliwości oddziaływania na kraj. To w tamtym czasie polska emigracja zaczęła odgrywać istotną rolę w życiu opozycji niepodległościowej w kraju. Nie miała w tym rola Raczyńskiego, który zbliżył do siebie Polaków z Nadwisły i Tamizy. Najstarszy w dziejach Polski urzędujący prezydent swoją postawą i zaangażowaniem dawał przykład nieprzeciętności i wielkiego patriotyzmu. Był człowiekiem, który łączył, a nie dzielił, i tak z pewnością wspominają go najbliżsi przyjaciele i wszyscy ci, którzy mieli przyjemność i zaszczyt z nim obcować. Raczyński doczekał symbolicznego końca komunizmu, który wszystkim w Polsce ogłosiła Joanna Szczepkowska. Mógł z satysfakcją wysłuchać informacji o zachodzących nad Wisłą zmianach, raczkującej demokracji czy przeprowadzonych reformach. Przyjmował je pogodnie, z uśmiechem, wiedząc, że potrzeba sporo czasu, aby wykształciły się nowe elity, a państwo mogło funkcjonować sprawnie. Zmarł 30 lipca 1993 roku w Londynie w wieku 101 lat, a następnie z honorami przysługującymi głowie państwa został pochowany w Rogalinie w mauzoleum rodziny Raczyńskich. Nad sarkofagiem umieszczono znamienny napis, niezwykle mądry ku przestrodze. Nie zmarnujcie niepodległości. Dziękuję państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy panie profesorze za to wystąpienie. Z racji na to, że została nam jeszcze chwilka czasu, pozwolę sobie zadać pytania, które tutaj padły ze strony internautów. Myślę, że są bardzo ciekawe. Pierwsze z nich: Edward Raczyński był prekursorem Zjednoczonej Europy jako jeden z założycieli Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego. Jaką wizję zjednoczenia Europy prezentował Edward Raczyński? Edward Raczyński prezentował wizję taką, którą obecnie mamy, czyli włączenia wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej do wspólnej Europy. I o to właśnie na wszystkich tych zjazdach i konferencjach zabiegał i głosił tego typu odczyty. A więc widział tą Europę złączoną, Zachód i Wschód miał tworzyć wspólną Europę. Tak to widział Raczyński. Edward Raczyński miał bardzo duże zasługi, jeśli chodzi o głoszenie prawdy o Holokauście, o tym, co działo się na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. W jaki sposób starał się przekazywać tą prawdę światu i czy później już po II wojnie światowej także w tym kierunku działał? Tak, to prawda. W grudniu 1942 roku, jak wiemy, wystosował notę na temat sytuacji w okupowanej Polsce i eksterminacji dokonywanej przez Niemców na ludności żydowskiej i polskiej. Była to pierwsza nota, która mówiła o tych zbrodniach na tych terenach. Niestety, jak wiemy, świat nie zrobił nic w tej sprawie. Po wojnie można powiedzieć, że brał udział w polemikach prasowych na ten temat i przypominał światu o tej zagładzie Polski i krajów innych w Europie Środkowo-Wschodniej. Myślę, że to będzie tak, jeżeli mogę to lakonicznie ująć, to w ten sposób. Panie profesorze, jeszcze takie pytanie. Dlaczego Edward Raczyński nie został od razu prezydentem po śmierci prezydenta Zaleskiego po zakończeniu działalności przez Radę Trzech? Czy wówczas był już jednym z kandydatów na prezydenta, czy jednak coś wpłynęło na to, że tym prezydentem już jeszcze wówczas nie został? Był brany pod uwagę, rzeczywiście. Tam zaważyły pewne względy prywatne, ale też Raczyński miał świadomość tego, że jest już osobą starszą, niedowidzącą, w zasadzie już pozbawioną wzroku i to spowodowało, że próbował się wycofać, chciał być takim duchowym wsparciem tej emigracji. No, tak się potoczyły jego losy, że pomimo tego, że miał swoich oponentów, wielu osobom się pewne rzeczy nie podobały w jego życiu prywatnym, podjął się tej misji dla dobra Polski. Jak wiemy, po nim jeszcze mieliśmy
kolejnych prezydentów, prezydenta Sabata i prezydenta Kaczorowskiego, który zginął. Także wydaje mi się, że dobrze się stało, że tak te losy się potoczyły. Panie profesorze, dziękujemy serdecznie za przedstawienie nam postaci Edwarda Raczyńskiego, człowieka symbolu emigracji, nestora tej emigracji po II wojnie światowej, któremu na szczęście dane było umrzeć już w takim momencie, kiedy Polska tą niepodległość odzyskała, dane mu było spocząć w polskiej ziemi. Dziękujemy serdecznie za to spotkanie, za odpowiedzi na pytania i zachęcamy też do śledzenia już ostatniego wykładu na dzisiejszej konferencji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A za chwilkę o godzinie 13:00 ostatni wykład, ostatnie wystąpienie Michała Dworskiego z Instytutu Andersa. Serdecznie zapraszamy.
Szanowni Państwo, przed nami ostatnie tego dnia wystąpienie. Naszym gościem jest Michał Dworski z Instytutu imienia generała Władysława Andersa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pan Michał Dworski przedstawi nam wykład, referat zatytułowany Rzeczpospolita na uchodźstwie, dziedzictwo nieopowiedziane. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja pozwolę się posłużyć prezentacją dla celów płynniejszej i lepszej narracji w ramach tego wykładu. Proszę mi dać sekundkę na uruchomienie tej prezentacji. Myślę, że już wszystko widać. Tak. Rzeczpospolita na uchodźstwie, dziedzictwo nieopowiedziane to propozycja tematu, który jakby stara się uchwycić to, co jakby zostało po polskim państwie na uchodźstwie. Stara się uchwycić to, czym emigracja niepodległościowa po roku 90, po tym znamienitym wydarzeniu, które dzisiaj obchodzimy, 30-lecie jego, które miało miejsce. Emigracja miała szansę uzyskać może nowy wymiar, inny wymiar, mogła w pewien sposób wpłynąć na dalsze losy III już Rzeczpospolitej. I dlatego też pozwolę się podzielić z Państwem pewnymi refleksjami, uwagami, bardzo subiektywnymi, bardzo takimi autorskimi, dotyczącymi funkcjonowania polskiego państwa na uchodźstwie, wybranych jego elementów, wybranych obszarów, które skumulowane w 90 roku poprzez przekazanie insygniów władzy prezydenckiej przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego mogły zaważyć albo mogły mieć wpływ na dalsze losy i dzieje III wolnej, suwerennej Rzeczypospolitej. Rozpocznę od jakby cytatu z deklaracji, którą złożył prezydent Ryszard Kaczorowski marszałkowi Stelmachowskiemu właśnie 22 grudnia 1990 roku. Wskazywał, że uznając, że wybrany z woli narodu w wyborach powszechnych prezydent Lech Wałęsa jest najwyższym przedstawicielem państwa polskiego, oświadczam, że moja misja prezydencka została wypełniona oraz zakończona i przekazuję insygnia prezydenckie prezydentowi Lechowi Wałęsie jako symbole ciągłości II Rzeczypospolitej. To wydarzenie, jakże ważne, o którym tutaj już w trakcie konferencji było wielokrotnie mówione, ma jednak w moim odczuciu takie dwa wymiary. Z jednej strony świętujemy, celebrujemy, a także w pewien sposób cieszymy się, napawa nas to dumą, że ten depozyt niepodległego państwa, depozyt ciągłości państwowej II Rzeczypospolitej przetrwał na emigracji w warunkach bardzo trudnych, w warunkach niesprzyjających, i w takiej atmosferze mocnej dekompozycji, jeżeli uznamy ten proces jako taki linearny, całościowy. Niemniej to wydarzenie pozwala nam spojrzeć na nadzieję państwa polskiego na uchodźstwie, które zdając sobie sprawę ze swojej ułomności, ze swoich ograniczeń, ze swoich niedociągnięć, z tego, jaką pozycję zajmowało, że udało im się doprowadzić do celu, w jakim funkcjonowali na emigracji, w jakim wybrali się na tą tułaczą ziemię, na tułaczkę i udało im się wypełnić ten testament. Z drugiej jednak strony patrzymy na to wydarzenie troszeczkę pod innym kątem. Myślę, że doskonałym słowem jest zmarnowana szansa. Jest to moment, w którym emigracja polityczna jako całość, a także państwo polskie na uchodźstwie i jego instytucje mogły nabrać nowego wymiaru, mogły mieć zupełnie inne znaczenie w kontekście kształtowania się III Rzeczypospolitej, wolnej, suwerennej. Warto podkreślić, że emigracja niepodległościowa, mówię bardzo generalnie jako całość, wręcz rwała się do pomocy państwu polskiemu, niepodległemu, suwerennemu. Oni służyli na emigracji, ażeby ten depozyt polskości zachować, ażeby przekazać go tutaj na ziemię polską, do Warszawy. I wierzyli głęboko w to, że jeżeli już ten moment nastąpi, jeżeli oni tą swoją misję dziejową wypełnią,
to będą w stanie cały bagaż swoich doświadczeń, wiedzy, kompetencji, kontaktów przekazać osobom kształtującym już nową Rzeczpospolitą. Tak się jednak niestety nie stało, dlatego w ramach tego wystąpienia chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich obszarów związanych z dziedzictwem państwa polskiego na uchodźstwie, tak wspomniałem, mocno subiektywnych, które pozwalają nam spojrzeć na to, jakie były szanse, jak można było wykorzystać emigrację polityczną, oczywiście w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, jak można było skorzystać z ich doświadczeń, wiedzy i czego nie zrobiono, a także dlaczego nie opowiedziano o emigracji po roku 90 tutaj u nas w kraju. W pierwszym slajdzie chciałbym Państwu przedstawić kilka refleksji na temat dziedzictwa ustrojowo-prawnego oraz instytucjonalnego, związanego z instytucjami prezydenta, rządu, rad narodowych, partii politycznych, organizacji społecznych i tak dalej, całego tego dziedzictwa strukturalnego przede wszystkim, które na emigracji się ukonstytuowało. I musimy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że ten depozyt największy państwa polskiego na uchodźstwie, jakim była konstytucja kwietniowa, jakby trwanie i jakby obowiązywanie, moc obowiązująca, to nie była przestrzeń, która jednoznacznie miała być w ten sposób przywrócona w wolnej Polsce. Trzeba zwrócić uwagę, że były różnego rodzaju dyskusje, czy tą konstytucję przywrócić, czy ona ma moc obowiązującą, czy nie. Trzeba zauważyć, że była dość mała determinacja środowisk opozycyjnych w kraju, które chciały doprowadzić do przywrócenia tej konstytucji. Także na łamach środowisk emigracyjnych ta dyskusja dotycząca charakteru nowej, wolnej Polski też była różna. Inną koncepcję miał nieco prezydent Kaczorowski, inaczej na te sprawy patrzył ostatni premier rządu RP na uchodźstwie, premier Szczepanik, inaczej to kształtowało się na łamach rezolucji Rad Narodowych, także to była sytuacja dość skomplikowana i chyba nie było jednoznacznej takiej determinacji, żeby konstytucję kwietniową z całym tym bagażem prawnym jakby zastosować. Nie zastosowano tutaj instytucji prawa międzynarodowego, którą moglibyśmy określić jako jus poslimini, którą zastosowano w 1991 roku w przypadku państw bałtyckich. I tutaj warto wspomnieć, że pomimo tego, że to państwo uchodźcze jakby zakończyło swoją działalność, to nie skorzystano w takim szerszym wymiarze z ich doświadczeń, jakby nie skorzystano z takiego waloru konsultacyjnego. Nie stworzono z tej grupy osób jakiegoś takiego organu doradczego, jakiejś grupy konsultacyjnej, jak wspomniałem, która mogłaby opiniować pewne rzeczy, mogłaby doradzać, mogłaby podsuwać pewne kierunki działań, proponować pewne kroki. Tutaj szczególnie może ten zakres taki ustrojowo wewnętrzny, że tak się wyrażę, nie był może na tyle atrakcyjny, ale już w kontekście na przykład kontaktów zagranicznych, kontaktów międzynarodowych, na przykład z różnymi środowiskami politycznymi, społecznymi, kulturalnymi państw zachodnich, wówczas w rodzącej III Rzeczpospolitej, to dziedzictwo takiego tych znajomości mogłoby się bardzo mocno przydać. Warto też podkreślić, co też obrazuje pewien taki proces tej dekompozycji państwa uchodźczego po 90 roku w takim wymiarze braku implementacji struktur, myśli, wiedzy, kompetencji. To są partie polityczne, bo zarówno te historyczne wielkie partie polityczne, jak i mniejsze byty albo przestały funkcjonować, a te stare historyczne partie jeszcze z okresu przedwojennego czy wojennego, które po wojnie w Londynie kształtowały życie polityczne emigracji, jak Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Narodowe czy Stronnictwo Pracy, one w pewien sposób powróciły do kraju, przekazały swój majątek, tradycje różnym środowiskom politycznym. Niestety brak też takiego może rozeznania, pewnego rodzaju brak wiedzy na temat funkcjonowania wielu osób, środowisk, grup politycznych już w III Rzeczpospolitej spowodowało, że na przestrzeni lat 90. już te partie, to dziedzictwo, to całe bogactwo, historia tych środowisk jakby uległo całkowitej dekompozycji. One się zlały w jakichś większych koalicjach partyjnych, startowały w różnych wyborach, niemniej jakby one rozpłynęły się w jakimś takim morzu większych grup, później stając się wielokrotnie jakimiś efemerydami. Także warto też zwrócić uwagę na ten fakt.
Jeśli chodzi o drugie dziedzictwo, które uważam, że które zostało zaniedbane i uważam, że to jest przede wszystkim ogromnie zaprzepaszczona szansa. To jest przestrzeń, której nie wykorzystano, a była na wyciągnięcie ręki, czyli tak zwane dziedzictwo personalne. Może to nie jest eleganckie sformułowanie, ale ono jakby obrazuje pewien proces. Szanowni Państwo, po II wojnie światowej emigracja polityczna i państwo polskie na uchodźstwie wytworzyło szereg swoich agent, jednostek, struktur, kształtowało bardzo wiele osób. Wiele osób też przewinęło się przez jego struktury, mając różnego rodzaju pozycje w różnych krajach na całym świecie. I tutaj chciałbym podać jako przykład trzy postaci, które miałem ten honor i zaszczyt poznać i rozmawiać, które były w moim odczuciu najwybitniejszymi przedstawicielami emigracji polskiej we Włoszech, Hiszpanii, Francji w okresie właśnie 89 i 90 roku. I to były moim zdaniem gotowi ludzie do obejmowania ważnych funkcji w naszej nowo tworzącej się sieci placówek zagranicznych, placówek dyplomatycznych, konsularnych. To byli osoby, które stanowisko ambasadora czy konsula mogły przejąć od ręki z racji na swoją pozycję, zaangażowanie, na ten wkład, jaki na emigracji udało im się dokonać. Tu tak pokrótce pan Stanisław August Morawski, już świętej pamięci, znamienita postać dla emigracji włoskiej, jeden z założycieli Związku Polaków we Włoszech, prezes Fundacji Rzymskiej imienia Margrabiny Umiastowskiej, a także naznaczony przez Kazimierza Pappę na swojego następcę na fotelu kierownika ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 70. Wielki przyjaciel Polaków, organizujący setki stypendiów dla polskiej opozycji demokratycznej z kraju, finansujący wiele działań opozycji, osoba, która czekała na to, aż Polska się o nią upomni i będzie mógł wykorzystać swoje kontakty, swoje znajomości, ale także swoją wiedzę na rzecz nowej Polski. Druga postać, Piotr Hrabia Potocki z Hiszpanii, syn Józefa Hrabiego Potockiego, posła RP przy rządzie hiszpańskim, który był uznawany jako formalnie akredytowany przy głowie państwa, choć tutaj ten jego status był półoficjalny, przedstawiciel dyplomatyczny, aż do 68 roku trwał na swoim stanowisku. Jego syn, pan Piotr Potocki, jakby tak symbolicznie po jego śmierci przejął obowiązki jakby osoby zajmującej się kolonią polską w Hiszpanii. Był również wyznaczony przez prezydenta Raczyńskiego początkowo, a potem również Sabata delegatem rządu RP na uchodźstwie na teren Hiszpanii. Również osoba ze słynnego rodu Potockich. I trzecia postać, pan Maciej Morawski, wieloletni korespondent Radia Wolna Europa, syn również ambasadora Rzeczypospolitej, o którym już tutaj było wspomniane, ambasadora Kajetana Morawskiego, nazywanego ambasadorem wolnych Polaków, gdyż Francja nie uznawała po wojnie polskiego państwa na uchodźstwie, dlatego też Kajetan Morawski był jedynie przedstawicielem nieoficjalnym w tym kraju. I to są takie trzy postaci, które moim zdaniem jakby Polska nie wykorzystała. Tutaj po rozmowach z każdym z tych panów też mam taką refleksję, że nowy minister spraw zagranicznych, Krzysztof Skubiszewski, który przychodził do MSZ-u, miał jakąś może wizję na zagospodarowanie tych panów, nawet każdemu z osobna w pewien sposób sugerował, że mogliby zostać ambasadorami z III Rzeczpospolitej zarówno we Włoszech, Hiszpanii, jak i we Francji. Mówił też o jakimś specjalnym statusie dla nich, takim dyplomatycznym wobec tych zmian ustrojowych, jakie się dzieją i wobec przejmowania przez opozycję demokratyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Niemniej na pewnych zapowiedziach się zakończyło i tutaj niestety nie wykorzystano potencjału tych osób, które mogły jeszcze skutecznie działać na rzecz sprawy Polski. I kolejne dwie postaci, które może są tak mniej znane w takim powszechnym obiegu. Pierwszą z nich, to chciałbym powiedzieć, to jest pan profesor Ludwik Teclaw, który zmarł w 2003 roku. On jako dość młody człowiek wyjechał, został delegowany z Londynu w 1946 roku
na wicekonsula w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie. Irlandia była z jednym z tych krajów, który mógł uznawać, który uznawał rząd polski na uchodźstwie i wobec tego wszelkie prerogatywy konsularne mógł wykonywać. Ludwik Teslav był jednym z autorów fenomenalnej akcji, przedsięwzięcia prozaicznego dzisiaj się wydaje, ale dla ówczesnych emigrantów znaczącego, wydawania paszportów, wystawiania paszportu, przedłużania paszportu II Rzeczpospolitej, które w różnych wariantach, konfiguracjach były uznawane w poszczególnych regionach świata. To też historia na osobną konferencję zapewne. Niemniej Ludwik Teslav podczas swojego kierowania konsulatem do 1952 roku wydał aż 13 tysięcy takich paszportów, także 13 tysiącom osób, Polakom pomógł i dał drugie życie, pozwolił w jakiś sposób funkcjonować na emigracji w krajach, ich osiedleniach, które te osoby, nie chcąc rejestrować się w komunistycznej Polsce, nie chcąc mieć jakichkolwiek związków formalnych z komunistyczną Polską, nadal posługiwały się przedwojennymi dokumentami wystawionymi przez konsulat w Dublinie. Zmarł w 2003 roku, przez ostatnie lata mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdyż po swojej misji w Dublinie został pracownikiem Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku, stając się znamienitym, znakomitym wykładowcą prawa, specjalizując się w prawie międzynarodowym. Postać do dzisiaj wspominana na tamtejszym uniwersytecie. Też jako osoba niespełna 70-letnia na tym okresie przełomu roku 80-90 mógł być wykorzystany w pewnym zakresie. To by było takie symboliczne, gdyż był to wówczas jedyny przedstawiciel legalnej placówki dyplomatycznej rządu polskiego na uchodźstwie uznawanej. Jedyny żyjący w tym czasie. Byłoby to bardzo symboliczne, a tak jest troszeczkę pominięty. A drugą osobą, którą chciałbym powiedzieć, która również o tych problemach, o których mówię, się bardzo często wypowiadała i także w swoich różnych wspomnieniach i artykułach naukowych czy publicystycznych podkreślała, to jest profesor Stanisław Gebhardt, który miał bardzo wysoką pozycję w międzynarodowych środowiskach chrześcijańsko-demokratycznych. Był między innymi sekretarzem generalnym Międzynarodowej Unii Młodych Chrześcijańskich Demokratów czy sekretarzem Światowej Unii Partii Chrześcijańsko-Demokratycznych. Bardzo znamienita postać, pan Stanisław August Murawski, mówił mi, że profesor Gebhardt to był dla ich środowiska szeroko rozumianego chrześcijańsko-demokratycznego na emigracji, to był gotowy minister spraw zagranicznych wolnej Polski, jakby gotowy materiał z kontaktami na całym świecie, ze znajomością języków, z licznymi funkcjami i honorami, a także jako profesor ekonomii, osoba funkcjonująca w świecie naukowym. Również profesora Gebhardta nie wykorzystam należycie. Może w ostatnim roku było można o nim więcej słyszeć. Tutaj jest właśnie zdjęcie z wyznaczenia go na przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Niemniej pozwolę sobie przytoczyć kilka słów, które wspominał Stanisław Gebhardt odnośnie roku 90. i transformacji ustrojów w kraju, jego roli i chęci odegrania jeszcze swojej partii wspierającej Polskę w tym czasie. W 1989 roku zostawił wszystko w Anglii, w miejscowości Cromer. Skontaktował się z Władysławem Siłom-Nowickim w kraju i chciał odtwarzać Krajowe Stronnictwo Pracy. Bardzo był zniesmaczony, kiedy, to wspomina w oficjalnych wspomnieniach, kiedy premier Mazowiecki odmówił środowisku związanego właśnie z Władysławem Siłom-Nowickim zwrotu majątku Stronnictwa Pracy zagrobionego przez reżim komunistyczny. I refleksje Stanisława Gebhardta z tego okresu były bardzo, bardzo no, takie niemiłe w tym znaczeniu, że on poczuł, że jest w jakimś takim tłoku ludzi, którzy dążą tylko do władzy. Jakby ta myśl, która u niego kiełkowała i ta działalność imigracyjna w zupełności nie przekłada się na możliwości działania w kraju. I po latach wspominał, że cytuję, nie mam nikomu za złe i winię tylko siebie za złą ocenę sytuacji w Polsce w 90 roku. Winię siebie za małą stanowczość w forsowaniu inicjatywy. Wychodziłem bowiem z założenia, że będąc tyle lat poza Polską, nie mogę narzucać rozwiązań szczególnie, że miejscowi powinni znać lepiej rzeczywistość.
Zrozumiałem pęd do posad i żądzę materialną, jak również niepotrzebną zazdrość, której osobiście doświadczyłem. Myślę, że w następnych pokoleniach wyrosną inni ludzie, a ja przez 45 lat żyłem, pracowałem dla Polski, więc musiałem do niej w tym roku wrócić i tego nie żałuję. Niemniej, żeby ta rzeczywistość nie była jakoś taka diametralnie negatywna, są również postaci, osoby, które w jakimś takim szerszym znaczeniu wywodzą się z kręgów polskiej imigracji politycznej, z różnych środowisk, które później funkcjonowały chociażby w polskiej sieci zagranicznej. Tutaj na pierwszy plan wysuwają się postaci Jana Kołakowskiego i Andrzeja Krzyczunowicza jako osób, które funkcjonowały z bardzo pozytywnymi skutkami w tej służbie zagranicznej III Rzeczpospolitej. Przede wszystkim Jan Kołakowski jako ambasador przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli, jako pierwsza osoba negocjująca proces akcesji Polski do wspólnot europejskich, a także Andrzej Krzyczunowicz, który przez kilkadziesiąt lat był pracownikiem Rozgłośni Polskiej, Radia Wolna Europa i po wojnie, przepraszam, po 90 roku został ambasadorem Rzeczypospolitej Belgii, Luksemburgu, a także przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej. Kolejny obszar, na który chciałbym zwrócić uwagę, który również jest bardzo, bardzo taki symptomatyczny, to dziedzictwo myśli politycznej oraz współpracy międzynarodowej. Musimy sobie zwrócić uwagę, że emigracja pozostawiła po sobie całe bogactwo postulatów programowych, myśli politycznej, wymiany zdań, poglądów. To są dziesięciolecia rozmów pomiędzy różnymi narodami, szczególnie narodami ujarzmionymi przez Związek Sowiecki. Ta współpraca w tych warunkach emigracyjnych, różnych rządów emigracyjnych, różnych środowisk politycznych była niezwykle szeroka. To jest bogactwo, z którego III Rzeczpospolita mogłaby w bardzo dużym stopniu skorzystać. Jak każdy wie, w takim popularnym znaczeniu, no, tylko środowisko paryskiej kultury w jakiś sposób było w stanie jakby zaimplementować tę myśl. Znaczy może bardziej III Rzeczpospolita zaimplementowała pewnego rodzaju myśl albo jakby swoją interpretację myśli kierowanej przez środowisko paryskiej kultury. Niemniej musimy sobie zdać sprawę, że Polacy na emigracji, polskie państwo na uchodźstwie, szczególnie od momentu premierostwa Kazimierza Sabata, potem jego prezydentury, zrobiło strasznie dużo kroków, ażeby pojednać się z narodami, z którymi były wciąż spory historyczne, spory polityczne. Dokonano bardzo wielu wymian zdań, wielu spotkań. Doprowadzono do podpisania deklaracji polsko-ukraińskiej w 1979 roku pomiędzy władzami państwa ukraińskiego na emigracji i państwa polskiego na emigracji. Doprowadzono do podpisania w 1986 roku do deklaracji polsko-czechosłowackiej, szanowni państwo, która ona w swojej treści odwoływała się do słynnej konfederacji polsko-czechosłowackiej podpisywanej przez Sikorskiego i Benesza w trakcie II wojny światowej i ona deklarowała chęć powrotu do tej koncepcji, gdy oba narody uzyskają wolność. Warto też powiedzieć, że wybitną rolę Polacy odegrali w różnych krajach na rzecz zbliżenia narodów ujarzmionych. Tutaj warto podkreślić rolę ziemi hiszpańskiej, gdzie dla znaczenia porozumienia polsko-ukraińskiego bardzo wiele zrobił Józef Kłopotowski, a także słynny poeta Józef Łobodowski. Warto powiedzieć o ziemi włoskiej, która stanowiła taką platformę dla rozmów polsko-litewskich, dla wieloletnich rozmów na różnej kanwie, z różną intensywnością. I tutaj jakby też puentą tych rozmów polsko-litewskich była słynna konferencja przedstawicieli imigracji litewskiej i polskiej w 1988 roku, zainicjowaną między innymi przez żyjącą jeszcze panią Wandę Gawrońską. Niestety zarówno emigracje krajów zza żelaznej kurtyny były w pewien sposób wyeliminowane z procesu regulacji stosunków międzynarodowych i tutaj w polskim przypadku też to miało miejsce. Niemniej ten cały bagaż i dziedzictwo doświadczeń mógłby znakomicie wspomóc proces kształtowania się relacji międzynarodowych już III Rzeczpospolitej, jakby mógł być doskonałym takim backgroundem, takim miejscem informacyjnym, tym co dzisiaj bardzo często się mówi
był być takim insightem w poszczególnych krajach. Myślę, że również to zaprzepaszczono i pozostawiono jedynie historykom, politologom może do takiej analizy historycznej, aniżeli do realnego kształtowania rzeczywistości w okresie po 90 roku. I chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o dziedzictwie materialnym, bo jest to też niezwykła sprawa z mojego punktu widzenia, która też mogłaby pomóc nam opowiedzieć o historii polskiego państwa na uchodźstwie, bo my tej historii w pewien sposób nie opowiedzieliśmy, to znaczy ona nie przebiła się do świadomości społecznej. Ona w zbiorowej pamięci nie istnieje w takim szerszym wymiarze. Nawet w szkołach, proszę zauważyć, jak spojrzymy na podręczniki szkolne, jakby ta epopeja państwa uchodźczego kończy się na roku 45. My w pewien sposób zapomnieliśmy o tym 50-leciu uchodźczego państwa, choć oczywiście sami emigranci i rzesze historyków, literaturoznawców, politologów, medioznawców wykonały ogromnie dużo pracy, żeby w pewnych obszarach tę wiedzę popularyzować. Niemniej to się nie przebiło do społecznej świadomości. I na przykład szansą na zrobienie czegoś takiego by było może uwypuklenie naszego dziedzictwa materialnego, może zwrócenie uwagi na to, co pozostało, chociażby po polskim państwie na uchodźstwie, albo to w jaki sposób i gdzie państwo polskie na uchodźstwie funkcjonowało. I dokonanie pewnego opisu, pewnej narracji, sprzedania jej także za granicą. I tutaj, jeżeli chodzi o polski Londyn, to jest wybór taki kilku kamienic, w których mieściły się różne instytucje i agendy polskiego państwa na uchodźstwie, między innymi siedziba Polskiego Uniwersytetu na Obrzyźnie, siedziba Rady Głównej Polskiego Czerwonego Krzyża, potem przekształconego w Towarzystwo Pomocy Polakom, czy kamienica przy Cornwall Gardens, która była po prostu główną siedzibą życia politycznego emigracji jako siedziba Rady Narodowej przez pierwsze lata, III Rady Narodowej, gdzie mieściła się początkowo Komisja Główna Skarbu Narodowego, Sąd Obywatelski, a także biura polityczne wszystkich partii politycznych, środowisk politycznych i społecznych wchodzących do Rady Narodowej. Te budynki, tak samo tutaj jeszcze czwarty przy Eaton Square, budynek, w którym w pierwszych latach po wojnie mieściło się emigracyjne Ministerstwo Zagranicznych. Warto by było może zastanowić się nad rolą tych kamienic. Może ja rozumiem całą złożoność procesu konserwatorskiego w Wielkiej Brytanii, problemów natury prawnej, także zdając sobie sprawę z ograniczoności takich jakby postulatów, o których ja mówię, i bardzo trudnej roli, nie wiem, polskiego państwa aktualnie, żeby do czegoś takiego doprowadzić, ale próba na przykład opisania tych miejsc, jakby próba, nie wiem, stworzenia pewnego rodzaju tabliczek, tak jak trzy takie tabliczki w pewien sposób odnoszące się do państwa polskiego na uchodźstwie w Londynie istnieją. Jak na przykład tabliczka na słynnym hotelu Rubens, gdzie siedzibę swoją miał generał Władysław Sikorski, siedziba, a także miejsce, może mieszkanie bardziej to precyzyjnie, właśnie wspomnianego bardzo mocno w trakcie tej konferencji Edwarda Raczyńskiego, gdzie żył w latach 67-93, a także tabliczka przy słynnym gmachu zamku przy Eaton Place, miejsca, gdzie urzędował prezydent RP na uchodźstwie, a także rząd. Niemniej ta tabliczka jest dość nieczytelna. Nawet osoby, które przechodzą obok tego budynku, muszą się mocno przypatrzyć, żeby ona została zauważona. Niemniej może jest to jakiś kierunek też w kontekście takiego popularyzatorskiego wymiaru promocji polskiego państwa na uchodźstwie. Wiem, jak to brzmi, ale może trzeba w taki sposób do tego podejść jako pewien wymiar naszej dyplomacji publicznej, dyplomacji historycznej. I w tym zakresie bardzo ważny też jest aspekt nie tylko londyński, że tak się wyrażę, także aspekt zagraniczny. Kajetan Morawski wspominał w latach 50. w ramach dysput na łamach paryskiej kultury, broniąc państwowości uchodźczej, że istnienie uznanych placówek dyplomatycznych stanowi realne oblicze ciągłości prawnej państwa na obczyźnie. I musimy sobie zwrócić uwagę, że te budynki, w których te polskie ambasada, poselstwa i konsulat miały miejsce, bo miały to, one funkcjonowały w pięciu państwach w taki sposób ciągły. Były to Stolica Apostolska, Irlandia, Kuba, Liban i Hiszpania. I w tych państwach cały czas te budynki stoją. One oczywiście w pełni nie były wykorzystywane na ambasadę. Oprócz tego przykładu tutaj na dole w Rzymie w latach 48-58, kiedy Kazimierz Papa jeszcze był dziekanem korpusu dyplomatycznego, to jest na Zatybrzu taka piękna kamienica, która cała była ambasadą. Niemniej już w kolejnych latach, jak widać na zdjęciu powyżej, jakby siedziba ambasadora mieściła się w jego prywatnym mieszkaniu. Tak samo gmach poselstwa w Madrycie przy ulicy Goya 6, całe pierwsze piętro tego budynku
to były pokoje poselstwa, także różnych organizacji społecznych polskich. I w Dublinie gmach mieszczący się na Fitzwilliam Square, gdzie też również dwa pomieszczenia były siedzibą konsulatu generalnego RP w Dublinie. Warto o tym pomyśleć, też warto zwrócić na to uwagę też w kontekście turystycznym, także promocji. I to też jest taki realny wymiar tego, że państwo polskie na uchodźstwie poprzez te placówki, moim zdaniem przede wszystkim poprzez te placówki, żyło, trwało i pomimo bycia na marginesie społeczności międzynarodowej, poprzez te placówki na tym marginesie mogło się utrzymać przez bardzo wiele lat. I ostatni aspekt, już tak podsumowując, który nie odnosi się może jest takim zagadnieniem, który, do którego podchodzę nader emocjonalnie, ale który też pokazuje i pozwala spojrzeć na obraz polskiego państwa na uchodźstwie. To jest dziedzictwo Solidarności przez małe S. Dziedzictwo Solidarności takiej, która wyrażała się w odpowiedzialności państwa polskiego, jego agent instytucji, ażeby zapewnić jakąkolwiek pomoc dla Polaków rozsianych na całym świecie, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, zarówno w wyniku działań wojennych, jak i po prostu w wyniku tej sytuacji, że jako uchodźcy polityczni znaleźli się w różnych krajach i często w bardzo ubogich warunkach musieli egzystować. Cały proces powstawania skarbu narodowego i samofinansowania się imigracji na różne ważne cele, finansowania głównie działalności państwa polskiego na uchodźstwie, rządu RP, prezydenta, rad narodowych i także placówek dyplomatycznych oraz ta cała piękna historia Towarzystwa Pomocy Polakom, które jakby było organizacją następczą wobec emigracyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża. Już tutaj była taka historia, że zarządy główne Polskiego Czerwonego Krzyża istniały dwa od okresu wojny światowej i nie chcąc, ażeby majątek emigracyjnego Czerwonego Krzyża przeszedł w ręce reżimowej organizacji w Warszawie, przeorganizowano ją na Towarzystwo Pomocy Polakom. Szanowni Państwo, to jest taka historia, która pokazuje, że to państwo na uchodźstwie, pomimo swoich właśnie wielu wad, ułomności, kłótni, rozłamów, ciągłego pewnego sporu, potrafiło po prostu ten przysłowiowy wdowi grosz dać na te cele polskie, zorganizować za wszelką cenę, po prostu ogromnym wysiłkiem, ogromną pracą tysiące ludzi, spróbować pomóc jakby losom Polaków rozsianych na całym świecie. I tutaj takie kilka pięknych historii, które do dzisiaj są bardzo mało znane, jak na przykład organizowanie przez rząd polski na uchodźstwie pomocy dla polskich dzieci sierot, które ucierpiały w wyniku działań wojennych, które zostały, które po zakończeniu II wojny światowej mieszkały w obozach dla uchodźców w Austrii, w Niemczech, organizowanie szerokiej akcji pomocy dla nich, organizowanie ochranek. I tu gdzie? To jest bardzo ważne. W państwach, które uznawały właśnie rząd polski na uchodźstwie, przy pomocy tych akredytowanych dyplomatów, konsulów w Irlandii, w Hiszpanii, to jest również proces organizowania miejsc darmowych na uczelniach wyższych we wszystkich tych państwach, gdzie można było to załatwić. Tutaj na czoło wysuwa się Hiszpania, Irlandia, właśnie Liban. Także to jest niezwykła epopeja takiej pomocy. I myślę, że to wszystko czeka jeszcze na opisanie, to wszystko czeka jeszcze na pogłębienie, na jakby jeszcze szersze spojrzenie. Ja bardzo Państwu dziękuję za możliwość podzielenia się tymi refleksjami, bo uważam, że to dziedzictwo państwa uchodźczego nie zostało do końca opowiedziane. I my może poprzez też takie konferencje jesteśmy w stanie popularyzować wiedzę na ten temat. I mam nadzieję, że ta historia państwa polskiego na uchodźstwie będzie coraz częściej obecna w przestrzeni publicznej, a także taka konferencja jak dzisiaj zachęci wiele osób do pogłębienia wiedzy na ten temat, a także może rozpoczęcia niektórych badań. Bardzo serdecznie dziękuję. My również serdecznie dziękujemy. To dziedzictwo polskiego państwa na uchodźstwie nie zostało wykorzystane, ale myślę, że zrobimy wszystko, żeby nie zostało zapomniane i to właśnie temu mają służyć takie konferencje. Bardzo dziękujemy za ten wykład. Prosimy także o w miarę możliwości odpowiedzenie na pytania już poza wizją, bo wiele pytań także o to, jak popularyzować
tą historię polskiego państwa na uchodźstwie padło pod transmisją na żywo. Szanowni Państwo, ten wykład jako ostatni podsumowujący naszą konferencję myślę, że też ujął w pewne ramy to wszystko, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, o tym wielkim dziedzictwie, jakim jest polska emigracja polityczna i polskie państwo na uchodźstwie. Jeszcze raz pragnę bardzo serdecznie podziękować naszym prelegentom oraz wszystkim śledzącym obrady za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wierzę, że to spotkanie mające upamiętnić ważną rocznicę, 30. rocznicę przekazania insygniów prezydenckich przez ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego zachęci do częstszego sięgania po to dziedzictwo z lat 1939-1990. Dziedzictwo wciąż jeszcze nieodkryte, często zapomniane, a przecież świadczące o ciągłości państwa polskiego, o tym, że nasze państwo dziedziczy tradycję II Rzeczypospolitej, a nie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Bardzo serdecznie dziękuję współorganizatorom, Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Fundacji Scytia. Dziękuję patronowi medialnemu, czyli portalowi British Pulse. Bardzo dziękuję Lubelskiemu Centrum Konferencyjnego za obsługę techniczną i transmisję całej naszej konferencji. Chciałbym także zaznaczyć, że cały zapis dzisiejszego spotkania dostępny będzie w mediach społecznościowych Instytutu Andersa i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz na stronach internetowych organizatorów. Kończąc, z racji na to, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w imieniu Instytutu Andersa i współorganizatorów pragnę życzyć Państwu radosnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy się mogli częściej spotykać już w tej formie stacjonarnej. Dziękujemy serdecznie raz jeszcze i do zobaczenia.